Wysoka Rado, informuję wszystkich obecnych, że obrady sesji Rady Gminy Łańcut są transmitowane, a nagrania sesji są umieszczane na stronie internetowej Gminy Łańcut. Wysoka Rado, otwieram obrady 28. sesji Rady Gminy Łańcut. Szanowni Państwo, witam Panie i Panów Radnych. Witam również przybyłych na sesję gości. Witam Pana Wójta Gminy, witam Pana Wicewójta, witam Pana Sekretarza, witam Pana Skarbnikę, witam Panią Martę Ziębę-Kuźniar, kierownika GOPS. Witam Pana Dariusza Surmacza, kierownika ZGK. Witam również pracowników samorządowych i sołtysów gminy Łańcut. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad. Wysoka Rado, zgodnie z przesłanymi zaproszeniami przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad 28. sesji Rady Gminy Łańcut. Punkt drugi. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Łańcut na 2021 rok. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łańcut. Punkt piąty. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej gminy Łańcut z siedzibą w Soninie w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handlówce na czas nieokreślony. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/326/20 Rady Gminy Łańcut dnia 12 października 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łańcut. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8 Integracja Społeczna, działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia Dziennego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Opieki Dziennej Wysokiej. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łańcut w roku szkolnym 2021-2022. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Łańcut. Punkt 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy. Punkt 18. Informacja z działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt 19. Sprawy różne i pytania bieżące. Projekty uchwał zostały przesłane radnym przed sesją. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad lub wnioski o dokonanie zmian w porządku obrad? Proszę pan Ryszard Kraus. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu swoim i grupy radnych składam wniosek o ściągnięcie z programu obrad w punkcie
5 projektu uchwały dotyczącego zaciągnięcia zobowiązań na drogę Działy Zachodnie w Kraczkowej. Uzasadnienie tego wniosku było dyskutowane już na komisjach przedsesyjnych, natomiast chciałem nadmienić, że nie spowoduje to na pewno wykreślenia w planach gminy wyżej wymienionej inwestycji. Natomiast występuje sugestia radnych i akceptacja tego przez pana wójta, aby złożyć wniosek do programu inwestycji strategicznych na tą właśnie drogę, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo, że w wypadku, że ten wniosek zostanie zaakceptowany, no dostaniemy dużo większe dofinansowanie do realizacji tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji w tej sprawie? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania zaproponowanej zmiany w porządku obrad. To jest wniosek o zdjęcie punktu w punkcie 5 uchwały o zaciągnięciu zobowiązania na zadanie rozbudowa gminnej drogi numer 109/852R Kraczkowa przez Wieś oraz drogi gminnej publicznej numer 109/851R Kraczkowa Działy Zachodnie. Przystępujemy do głosowania. Przypominam, że zmiany w uchwale, zmiany w porządku obrad są przyjmowane bezwzględną większością głosów. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą zmianą w porządku obrad głosowało 16 radnych. Przeciw głosowało 3 radnych. Stwierdzam, że powyższa zmiana w porządku obrad została podjęta. Przepraszamy, 5 minut przerwy technicznej. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad. Informuję, że dotychczas przedstawione informacje stanowiły punkt 1 porządku obrad. Punkt 1 został wyczerpany. Punkt 2. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. W tej sprawie głos zabierze pan Wiktor Skoczyński, skarbnik gminy Łańcut. Proszę. Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, państwo radni. Jak państwo może pamiętacie, początkiem roku podejmowaliśmy uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu na to zadanie, z tym, że wyszły tam jeszcze roboty dodatkowe, które zadeklarowaliśmy się, że będziemy współuczestniczyć przy ich kosztach.
W związku z tym zwiększamy wartość tej pomocy finansowej o kwotę 152 274. W związku z powyższym podejmiemy nową uchwałę na tą większą kwotę udzieleniu pomocy finansowej, natomiast wcześniejszą naszą uchwałę z 28 stycznia uchylimy sobie, tak żeby w jednej uchwale była cała wartość pomocy, jaka na to zadanie jest przewidziana z budżetu gminy na ten rok. To ja tak w dużym skrócie tyle. Czy Państwo macie jakieś pytania? Proszę o pytania. Jeżeli nie ma, to ja może projekt uchwały przeczytam w takim razie. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Rada gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania. Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa w Sonina w miejscowości Wysoka i Sonina wraz z niezbędną infrastrukturą. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostaje udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2021 rok w wysokości 905 274 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy powiatem łańcuckim a gminą Łańcut. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łańcut. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 25/354/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28/435/21 została podjęta jednogłośnie. Proszę o projekt drugiej uchwały. Druga uchwała w tym punkcie dotyczy partycypacji gminy Łańcut przy opracowaniu dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa Cierpisz. Byłoby to również udzielenie pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Pomoc finansowa byłaby w wysokości 30 tysięcy złotych. Czy do tego ewentualnie jakieś pytania są? Jeżeli nie ma, to ja przedstawię projekt uchwały. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie udzielenia przez gminę Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu. Rada gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Łańcut pomocy finansowej powiatowi łańcuckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa Cierpisz. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie 1, zostaje udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 30 tysięcy złotych. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy oraz zapewnienie i zasady, przeznaczenie i zasady rozliczenia środków pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej między powiatem a gminą Łańcut. Paragraf 4 punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy Łańcut. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Bernadeta Ruszel, proszę. Ja przepraszam, troszeczkę się spóźniłam, ale mam takie jedno pytanie, panie wójcie, bo tutaj mamy Kraczkowa Cierpisz, tylko proszę podać szczegółowo od którego do którego miejsca, jeżeli chodzi o to projektowanie, bo to jest chyba ważne.
Dziękuję. Tak, tak. Proszę, pan wójt Jakub Czarnota. Tak, tak, to jest ważna inwestycja. Plan funkcjonalno-użytkowy, który przygotowujemy, czy właściwie starostwo powiatowe przygotowuje w porozumieniu z nami przy naszym wsparciu finansowym, zakłada przebudowę drogi na odcinku od Budimu w Kraczkowej do granicy z Cierpiszem, no i oczywiście dalej od początku Cierpisza do, no do końca tej drogi, czyli tam do skrzyżowania z drogą. Tam nie pamiętam, bo tam były dwie wersje, nie wiem, czy to jest do ośrodka kultury, dawnego ośrodka kultury, czy tam do samej góry, ale generalnie tam do ostatnich, na pewno do ostatnich zabudowań w Cierpiszu. No to fajnie by było, gdyby to było jednak tam do końca, bo już byśmy mieli całą drogę powiatową skończoną. No ale no, ważne jest, że to, myślę, że to jeszcze jest do sprawdzenia. No tak, tak, to już są już pewne szczegółowe kwestie, bo to jest zawsze to tylko PFU i na etapie realizacji inwestycji, projektowania można później pewne no bo jeżeli byśmy robić. Mieli tutaj, załóżmy już tam 4 kilometry, a tam od ośrodka kultury do końca 600 metrów, no to chyba wartałoby się już pochylić nad całością. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28 przez 436 przez 21 została podjęta jednogłośnie. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Łańcuch na 2021 rok. W tej sprawie proszę o głos również pana skarbnika. Proszę. Ja może państwu przeczytam od razu projekt uchwały. Jeżeli będą jakieś do niego pytania, to będziemy odpowiadać. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Łańcuch na 2021 rok. Rada Gminy Łańcuch uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększamy dochody budżetu gminy o kwotę 539 069 zł. W dziale dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zwiększamy dochody wśród osób fizycznych. Z tytułu podatku od nieruchomości jest to kwota 58 213 zł. I wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 100 tysięcy złotych. W rozdziale udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 170 tysięcy chodzi tu o podatek dochodowy od osób prawnych. W dziale różne rozliczenia zwiększamy część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 128 tysięcy 186 zł. Dostaliśmy z rezerwy Ministerstwa Oświaty środki na zakup wyposażenia i pomocy naukowych do Cierpisza i do Handlówki. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększamy o 4 tysiące dochody w szkołach. Są to otrzymana nagroda przez szkołę wysokiej. Pomocy społecznej w pozostałej działalności zwiększamy środki o 34 670 zł. Są to środki z PFRON-u na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-owi i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dotyczą one osób niepełnosprawnych starszych. W dziale rodzina, w rozdziale wspieranie rodziny zwiększamy dochody o 2000 zł. Są to nienależnie pobrane świadczenia, które będą po wydatkach zwrócone do budżetu państwa. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zwiększamy dochody o 30 tysięcy zł. W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego. To są pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jakie otrzymaliśmy w ramach
pomocy przy realizacji zadania Czyste Powietrze. W gminie można takie pomoc uzyskać przy wypełnianiu wniosków i składaniu ich do Wojewódzkiego Funduszu o dotację, o dofinansowanie. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego otrzymaliśmy pomoc finansową od marszałka województwa podkarpackiego 12 tysięcy złotych. Jest to na doposażenie budynku domu społecznego w Handlówce. Zwiększamy wydatki budżetu gminy o kwotę 1 747 569 zł. I tak, w dziale transport, łączność na drogach powiatowych o kwotę 182 274 zł. I dotyczy to tych dwóch zadań, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli pomoc finansową na drogę Albigowa-Sonina w miejscowości Wysoka i Sonina, kwota 152 274 zł i kwota 30 tysięcy na dokumentację projektową drogi Kraczkowa-Cierpisz. Na drogach gminnych na wydatki remontowe zwiększamy wydatki o 250 tysięcy złotych i na drogach wewnętrznych na wydatki remontowe zwiększamy wydatki o 350 tysięcy złotych. W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększamy wydatki o 90 tysięcy złotych, w tym na przebudowę parkingu przy Ośrodku Kultury w Kraczkowej zwiększamy wydatki o 70 tysięcy złotych i adaptację budynku byłego internatu w Wysokiej zwiększamy wydatki o 20 tysięcy złotych na projekt tej adaptacji. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększamy wydatki na Fundusz Wsparcia Policji o kwotę 1980 zł. Środki te poprzez Komendę Wojewódzką otrzyma nasza komenda w Łańcucie na pomoc przy zabezpieczeniu imprez realizowanych na terenie gminy Łańcut. W dziale 801 Oświata i Wychowanie zwiększamy wydatki o 388 686 zł, na szkołach podstawowych o 193 686 zł, w tym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek jest kwota 132 186 zł. To jest ta rezerwa subwencji na szkołę w Cierpiszu i Hazlówce oraz te 4 tysiące na szkołę wysokie. Ponadto zwiększamy wydatki inwestycyjne o 61 500, z tego na przebudowę hali gimnastycznej w Handlówce 46 500 i przebudowę altany przy Placu Zabaw w Cierpiszu 15 000. Na przedszkolach zwiększamy wydatki inwestycyjne o 45 000, jest to budowa windy w przedszkolu w Soninie. I na dzieciach niepełnosprawnych realizowanych w dziale w przedszkolach zwiększamy dotacje o 150 tysięcy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Są to dotacje na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do przedszkoli poza terenem gminy Łańcut. Tam zabezpieczona kwota nie wystarczy nam na rok bieżący. Musimy ją zwiększyć. W pomocy społecznej zwiększamy wydatki na ośrodki wsparcia. Jest to kwota 14 tysięcy 8 zł. Jest to wkład własny do dofinansowania, jakie mamy otrzymać na realizację projektu Pogodny Senior, który będzie realizowany w budynku, który przeszedł niedawno rewitalizację w Kosinie. Oprócz tego na kolejne dwa lata, bo program jest jakby trzyletni, w wieloletniej prognozie finansowej zabezpieczamy sobie wkład własny na kolejne dwa lata, abyśmy mogli podpisać umowę na dofinansowanie tego zadania. Ponadto w pozostałej działalności zwiększamy wydatki o 34 670 zł. To są te pieniądze, które były po dochodach z PFRON-u, o których Państwu przed chwilą wspominałem. W edukacyjnej opiece wychowawczej zwiększamy wydatki na stypendia dla uczniów o kwotę 30 000 zł. W dziale rodzina zwiększamy wydatki o 2000 zł. To są te nienależnie pobrane środki, które trzeba zwrócić do budżetu państwa. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska na gospodarkę ściekową zwiększamy wydatki o 190 000 zł i będzie to tak, 130 000 na wydatki inwestycyjne, to są uzbrojenie terenu w sieci wodociągowo-kanalizacyjne, to co zwracamy mieszkańcom, który w
wykonywali te zadania jakby w zastępstwie gminy. I na budowę sieci kanalizacji Albigowa Osiedle przeznaczamy 60 tysięcy złotych. W ochronie powietrza atmosferycznego zwiększamy wydatki o 30 tysięcy złotych. To są te środki, które będziemy mieć z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ten program Czyste Powietrze. W kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zwiększamy dotacje dla Centrum Kultury Gminy Łańcut o 121 tysięcy. Oraz pozostałe działalności zwiększamy wydatki na remonty o 32 951 zł. To są pieniądze, które otrzymaliśmy właśnie od pomoc finansową od Marszałka Województwa Podkarpackiego plus nasze środki do wykonania prac remontowych w budynku w Handlówce. W kulturze fizycznej zwiększamy wydatki o 30 tysięcy złotych. Tutaj są zabezpieczone środki na zakup dwóch kosiarek do klubów sportowych. Konkretnie chodzi o miejscowości Kraczkowa i Sonina. Aby nam się zbilansowały dochody z wydatkami, musimy zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 1 208 500 zł. W tym w gospodarce mieszkaniowej zmniejszamy wydatki o 200 000 zł z tego na wydatki remontowe 60 000 i wydatki inwestycyjne 140 000. W tym wydatkach inwestycyjnych zmniejszamy środki zabezpieczone na adaptację budynku Ośrodka Kultury w Cierpiszu pod potrzeby mieszkań chronionych 50 tysięcy złotych i przebudowę instalacji ogrzewczej w budynku Ośrodka Zdrowia w Albigowej kwota 90 tysięcy złotych. Na działalności usługowej środki na planach zagospodarowania przestrzennego zmniejszamy o kwotę 50 tysięcy złotych. W oświacie i wychowaniu zmniejszamy wydatki o 785 500 zł, w tym na szkołach podstawowych 525 500 zł. Zmniejszamy środki zarezerwowane na wpłaty na PPK w szkołach podstawowych o 166 500 zł oraz na wydatkach inwestycyjnych 359 000 zł, w tym na rozbudowę szkoły w Albigowej oddziały przedszkolne 30 000 zł. W tym roku całej zarezerwowanej kwoty nie przerobimy, nie wykorzystamy, a z tym, że zadanie będzie kontynuowane w latach następnych i te środki będą zabezpieczone w kolejnych latach. Przebudowa stołówki w szkole w Cierpiszu 149 tysięcy, zmniejszamy wydatki i na przebudowie szkoły podstawowej w związku z przebudową stołówki wysokiej zmniejszamy wydatki o 180 tysięcy złotych. W przedszkolach zmniejszamy wydatki na właśnie PPK o zarezerwowane środki o 45 tysięcy złotych. Zmniejszamy wydatki również na dowożenie uczniów do szkół zarezerwowane na ten rok o 180 tysięcy złotych w związku z mniejszymi potrzebami w tym zakresie. Szczególnie oszczędności wynikają z faktu, że w pierwszym półroczu w związku z pandemią zakres tych dowozów dzieci był znacznie ograniczony. W szkołach zawodowych zmniejszamy środki zarezerwowane na PPK o 25 tysięcy złotych, a w stołówkach szkolnych z tego samego zadania o 10 tysięcy złotych. W dziale edukacyjny opieka wychowawcza zmniejszamy wydatki o 131 tysięcy, w tym na stołówkach szkolnych na wynagrodzeniu o 121 tysięcy. Środki te były przeznaczone na wzrost dotacji dla Centrum Kultury oraz na PPK zmniejszamy zarezerwowane środki o 10 tysięcy złotych. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszamy wydatki o 42 tysiące złotych. W gospodarce ściekowej na zadaniach inwestycyjnych zmniejszamy o 12 tysięcy złotych środki na projekt sieci wodociągowej w Albigowej i na oświetleniu ulic. Na zadaniu inwestycyjnym budowa i przebudowa oświetlenia drogowego w gminie Łańcut zmniejszamy wydatki o 30 tysięcy złotych w związku z niższą wartością zadania po przetargu od środków zabezpieczonych w budżecie. I paragraf 2, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak by wyglądał projekt uchwały. Jeżeli Państwo macie do niej pytania, to proszę. Dziękuję bardzo. Pan Ireneusz Tarała, proszę. Panie skarbniku, chciałbym spytać o takie dwie rzeczy. Jaki będzie zakres remontu w sali gimnastycznej w Handlówce? No bo budynek jest nowy, co tam trzeba remontować, nie bardzo to rozumiem. Następna sprawa, zakres remontów na drogach gminnych i
na drogach wewnętrznych? Czy po prostu zabrakło nam na remonty częstkowe i dokładamy się? Czy to będą jakieś nowe remonty? To dziękuję na razie. Jeśli chodzi o salę gimnastyczną w Handlówce, to mówimy tutaj o tej starej sali, nie nowej, tam jest wszystko w porządku. Mówimy o starej sali, która jest pusta, a którą chcemy nieco odświeżyć, doposażyć i zrobić tam świetlicę, bo po prostu w szkole nie ma takiego pomieszczenia. Natomiast co do remontów tych cząstkowych, to tu rzeczywiście musimy znaleźć troszeczkę więcej środków, bo tegoroczna zima była dla nas dotkliwa nie tylko pod względem wysokich kosztów odśnieżania, ale też sporo nas kosztowała, straty w infrastrukturze są też duże i po prostu, żeby doprowadzić te nasze drogi do jakiegoś należytego stanu, to stąd potrzeba jest zabezpieczenia pewnych dodatkowych środków. Dziękuję bardzo. Pani Bernadeta Ruszel, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja też w kwestii remontu. Chodzi mi o drobny remont w kuchni w Cierpiszu, czy jest przewidziany, bo nie ukrywajmy, tam potrzeba jest nowych mebli, kuchenki sześciopalnikowej, płytki, jakieś malowanie. Fajnie by było, gdyby to się udało zrobić jeszcze w czasie wakacji, żeby nowy rok, nie wiemy, czy dzieci wrócą, miejmy nadzieję, że tak, ale żeby to już wyglądało dobrze. Dziękuję bardzo. Odpowie pan wójt. Tak, w przypadku stołówek w Cierpiszu i Wysokiej mamy taką sytuację, że, a też w zasadzie tutaj dotyczyło także i doposażenia Handlówki, że ceny po przetargach okazały się znacznie większe niż szacowaliśmy w kosztorysie. Potem te przetargi powtórzyliśmy, i znowu w troszeczkę w innym trybie, bardziej trybie zapytań ofertowych było to powtórzone. Cena znowu dla nas niesatysfakcjonująca. No i tak po rozmowach z wykonawcami doszliśmy do pewnego wniosku, żeby przetarg na przebudowy stołówek powtórzyć może na jesień, z wydłużeniem oczywiście terminu realizacji do wakacji przyszłego roku. Dołożyć tam jeszcze troszeczkę więcej zadań, czyli zrobić jedno większe zadanie. No liczymy na to, że wtedy nam się uda uzyskać lepsze ceny, a druga sprawa jest taka, że może zejdziemy z tej górki, bo prawdopodobnie to, że w tym momencie ceny doposażenia kuchni, ceny przebudowy są tak bardzo wysokie, może to wynika też i z tego, że ceny materiałów stali poszybowały nam strasznie w górę w ciągu ostatnich pół roku o 100%, więc mam taką nadzieję, że może za kilka miesięcy sytuacja się trochę zmieni i do tematu wrócimy. Więc temat doposażenia czy przebudowy stołówki w Cierpiszu, nie rezygnujemy z tego, po prostu odkładamy to na razie w czasie i szukamy innego sposobu na znalezienie wykonawcy na warunkach nas satysfakcjonujących. Panie wójcie, ale proszę, ja cały czas mówię o remoncie. Ja wiem, że tutaj pan mówi o dużym zadaniu, o przebudowie, ale ja mówię o remoncie, który, bo tak naprawdę my żeśmy tej przebudowy i tego, żeby tej kuchni w Cierpiszu nie było, byli tutaj mieszkańcy, były rozmowy na ten temat. Chcemy po prostu tego remontu, niedużego, małego i żeby została ta kuchnia i żeby dalej to wszystko fajnie funkcjonowało. To ja tyle, dziękuję. Dziękuję, kto odpowie? Dobrze, nie będzie odpowiedzi. Proszę, kto z Państwa ma pytanie? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania zmian w budżecie. Głosowanie, proszę wejść.
Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28/437/21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łańcut. W tej sprawie również pan skarbnik, proszę. Tak jak już wspominałem przy okazji zmian w budżecie, uchwała o zmianie wieloletniej prognozy finansowej podejmujemy między innymi po to, aby zabezpieczyć, głównym celem jej na tej sesji jest zabezpieczenie środków na wkład własny do zadania Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosini, Aktywny Senior. Ten wkład własny byłby w sumie na lata 2022-2023 na kwotę 79 500 zł, w roku 2022 kwota 56 100 zł i w roku 2023 kwota 23 400 zł. Jeżeli po sesji będzie podpisana umowa, to myślę, że na kolejnych, jednej z najbliższych sesji będziemy wprowadzać te środki dofinansowania zewnętrznego do tego zadania. No i na tą samą kwotę zaciągamy zobowiązania bieżące na lata 2022-2023, czyli w roku 2022 kwotę 56 100, a w 2023-2023-400. Czy do zmian w wieloletniej prognozie finansowej macie państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to ja pozwolę sobie przeczytać projekt uchwały. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Łańcut. Rada gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się wydatki na programy wieloletnie, o których mowa w artykule 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 79 500 zł poprzez wprowadzenie zadania Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie, Aktywny Senior, w tym w roku 2022 o kwotę 56 100 zł, w roku 2023 o kwotę 23 400 zł. Punkt drugi. Zwiększa się zakres upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w artykule 226 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianami wynikającymi z paragrafu 1 punkt 1 niniejszej uchwały o kwotę 79 500 zł, w tym w roku 2022 o kwotę 56 100, w roku 2023 o kwotę 23 400 zł. Punkt 3. W związku z wprowadzonymi zmianami w paragrafie 1 punkt 1 i 2 załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. W związku z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Łańcut na 2021 rok z dnia dzisiejszego oraz wydanymi przez wójta gminy Łańcut zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie gminy Łańcut, to jest nr 82/21 z 7 lipca, załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej gminy Łańcut wraz z prognozą długu na lata 2021-2031 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28/438/21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 5. Po zmianach. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy. W tej sprawie również pan skarbnik, proszę.
W tym punkcie mamy do podjęcia dwie uchwały po tych zmianach, jakie żeśmy przegłosowali w punkcie pierwszym obrad dzisiejszej sesji. Czyli tak, pierwsza uchwała dotyczyłaby upoważnienia wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania na zadanie budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w zespole szkół w Rogóżnie. Tak woli przypomnienia powiem tylko Państwu, że w tym zakresie uchwała była podejmowana na jednej z wcześniejszych sesji, z tym, że postępowanie przetargowe musieliśmy powtórzyć i tutaj zmieniły nam się kwoty, wzrosły o prawie 400 tysięcy złotych, w związku z tym musimy zwiększyć upoważnienie dla wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania, żeby można było rozstrzygnąć przetarg, wyłonić wykonawcę i przystąpić do realizacji tego zadania. To tak jeszcze tylko na marginesie chciałbym wspomnieć, że zadanie jest współfinansowane, dostaniemy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na lata w roku bieżącym oraz w dwóch kolejnych latach. Planowane zakończenie zadania jest do wakacji 2023 roku, tak żeby od września 2023 roku nowa hala sportowa była gotowa do użytku. To może z mojej strony na razie tyle. Jak są jakieś pytania, to proszę. Jeżeli nie ma, to pozwolę przeczytać projekt uchwały. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy Łańcuch na 2021 rok przez Radę Gminy. Rada Gminy Łańcuch uchwala, co następuje. Paragraf 1. Upoważnia się wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przez zespole szkół w Rogóźnie w wysokości 3 541 000 ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok, w tym w roku 2022 kwota 2 040 000 złotych, w roku 2023 kwota 1 501 000 złotych. Paragraf 2. Spłata zobowiązań nastąpi w terminie do końca września 2023 roku ze środków dotacji Ministerstwa Sportu oraz środków własnych gminy, to jest podatku od nieruchomości od osób prawnych. Paragraf 3 punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Rady Gminy Łańcuch. Paragraf 4. Traci moc uchwała numer 25/360/21 Rady Gminy Łańcuch z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są głosy w dyskusji na ten temat? Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała numer 28/439/21 została podjęta większością głosów. Panie skarbniku, proszę o projekt kolejnej uchwały. Druga uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na lata przyszłe dotyczy zadania przebudowa drogi gminnej na nowym osiedlu w miejscowości Albigowa. Chodzi tu o kwotę 1 615 350 zł na rok 2022. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i będzie to zadanie dwuletnie. Rozpoczniemy realizację w roku bieżącym. Planowane zakończenie jest w roku przyszłym. To na razie w skrócie tyle. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę.
Nie widzę, w związku z tym przedstawię Państwu projekt uchwały. Uchwała z dnia dzisiejszego w sprawie upoważnienia wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy. Rada Gminy Łańcuch uchwala, co następuje. Paragraf 1. Upoważnia się wójta gminy Łańcuch do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego na zadanie przebudowa drogi gminnej na nowym osiedlu w miejscowości Albigowa w wysokości 1 615 350 zł ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok, w tym w roku 2022 kwota 1 615 350 zł. Paragraf 2. Spłata zobowiązania nastąpi w terminie do końca września 2022 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków własnych gminy, to jest podatku od nieruchomości od osób prawnych. Paragraf 3 punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Komisja Finansów i Gospodarki Mieniem Rady Gminy Łańcuch. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Proszę, pan sołtys Albigowej. Tam wkradł się pan błąd i to Aleksander. Jest osiedle Sady, a nie nowe osiedle, bo osiedle, nowe osiedle to jest Kostokrotki na zachód, a tam to jest osiedle Sady. Tak, ale znaczy w taki sposób zostało na zadanie zgłoszone do dofinansowania, więc tego się musimy trzymać. My wiemy, że to jest osiedle Sada, nowe osiedle, no dobrze, to jest zupełnie inna droga. Się o co chodzi, ale bo już ludzie na nowym osiedlu by byli na pewno bardzo zadowoleni. Na pewno jeszcze by nie protestowali, ale na to pewno, jednak nie ten moment. Natomiast, czyli wiemy, o co chodzi. Tak, tak, dziękuję. To chodzi o osiedle Sady. A jakby wytłumaczyć to pozostałym radnym, gdzie jest jedno osiedle mniej więcej Sady, to jest, czyli koło stadionu, czyli to będzie robione osiedle koło stadionu. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zadać jeszcze pytania? Dziękuję, przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28/440/21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcuch z siedzibą w Soninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tej sprawie pan wicewójt, pan Łukasz Hubert, proszę. Dzień dobry panie i panowie radni. Chcąc umożliwić Zakładowi Gospodarki Komunalnej aplikowanie o środki zewnętrzne, o środki unijne czy o środki z budżetu państwa, koniecznym jest uzyskanie przez Zakład Gospodarki osobowości prawnej. Będzie to możliwe z chwilą, gdy zakład zostanie przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Szerzej ten temat był omawiany na komisji, także pozwolą państwo, że przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Łańcuch w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcuch z siedzibą w Soninie w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada Gminy Łańcuch uchwala, co następuje. Paragraf 1 punkt 1. Zakład budżetowy pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcuch w Soninie, zwany dalej zakładem, przekształca się w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Łańcuch. 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcuch w Soninie stawia się w stan likwidacji, której zakończenie nastąpi z dniem wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego w celu realizacji przekształcenia zakładu w spółkę, o której mowa w ustępie 1, poprzez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia samorządowego zakładu budżetowego. 3. Za dzień zakończenia przekształcenia przyjmuje się dzień dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zakładu wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z jego działalnością, w tym wynikające z wewnętrznych regulaminów i innych aktów obowiązujących w zakładzie. 5.
Należności i zobowiązania zakładu przejmuje spółka. 6. Składniki pozostające w użytkowaniu zakładu stają się majątkiem spółki. 7. Pracownicy zlikwidowanego zakładu stają się pracownikami spółki w trybie artykułu 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu Pracy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut, którego upoważnia się do dokonania wszelkich czynności związanych z likwidacją i przekształceniem zakładu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 12 radnych. Jeden radny sprzeciwił się tej uchwale. 6 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 441 przez 21 została podjęta większością głosów. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handlówce na czas nieokreślony. W tej sprawie pan wicewójt, proszę. Panie i panowie radni, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2007 roku, jeżeli chcemy zastosować ten tryb, niezbędnym jest do tego wyrażenie opinii przez Radę Gminy Łańcut. Bank Spółdzielczy zwrócił się do nas z prośbą o w trybie bezprzetargowym wynająć mu pomieszczenia, które zajmuje w Handlówce. Nadmienię, że bank już ma pozostałe dwie lokalizacje już w tym trybie, zostały mu wcześniej przez Państwa udostępnione. Pozwolę Państwu, że przeczytam projekt uchwały. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handlówce na czas nieoznaczony. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczonym lokalu użytkowego o powierzchni 27,95 m2 usytuowanego w budynku Ośrodka Kultury w Handlówce stanowiącego własność gminy Łańcut na rzecz Banku Spółdzielczego w Łańcucie 37 Łańcut, ulica Niskiewicza 4, NIP 815-22-03-027. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Punkt drugi. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów i Gospodarki Gminy Rady Łańcut. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję bardzo. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 442 przez 21 została podjęta większością głosów. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23 przez 326 przez 20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łańcut. W tej sprawie głos zabierze pan sekretarz. Proszę. Panie i panowie radni, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, każdemu pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. Jest on wypłacany od minimalnego poziomu 5% do maksymalnego poziomu 20%, czyli wzrasta rokrocznie o 1%. W tym przypadku, o którym tutaj mówimy, w przypadku pana wójta Jakuba Czernoty, taki dodatek w wysokości 5% należy się obligatoryjnie od miesiąca czerwca bieżącego roku i w związku z tym przedstawiamy projekt tej uchwały. Jeżeli państwo pozwolą, to czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca bieżącego roku w sprawie zmiany uchwały nr 23326 przez 20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Łańcut. Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 23 przez 326 przez 20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 roku w paragrafie 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. Paragraf 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 roku. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania co do tego punktu? Ja może zapytam, czy nie powinno być podane kwotowo, czy 5% wystarczy jako, tak? Tak, dodatek za wysługę lat podaje się w wysokości procentowej, nie kwotowej. Aha, rozumiem, to dziękuję. To przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 443 przez 21 została podjęta większością głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8, Integracja Społeczna, Działanie 8.8, Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W tej sprawie głos zabierze pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Marta Zięba-Kuźniar. Proszę. Dziękuję. Szanowne panie i panowie radni, w związku z otrzymaniem i pozytywnym zaopiniowaniem projektu na utworzenie domu dziennego w Kosinie musimy podjąć stosowne uchwały. Otrzymaliśmy to dofinansowanie, niebawem będzie podpisana umowa, także przejdę do przeczytania uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8, Integracja Społeczna, Działanie 8.8, Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje. Zatwierdza się do realizacji projekt pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.8, Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Punkt drugi. Wydaje się zgodę na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, zintegrowane inwestycje terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożonego w ramach konkursu numer RPPK 080800IP01180454/20, paragraf drugi. Projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego całkowita wartość wyniesie 1 556 387,32 zł. Projekt pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior realizowany będzie w latach 2021-2023 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Gmina Łańcut zobowiązuje się pokryć wkład własny do projektu pod nazwą Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior w wysokości 93 383,25 zł. Punkt drugi. W celu realizacji projektu Gmina Łańcut wniesie wkład w formie pieniężnej w kwocie w roku 2021 14 007,48 zł, w roku 2022 56 029,97 zł, w roku 2023 23 345,80 zł. Punkt trzeci. Źródłem pokrycia zobowiązań, o których mowa w paragrafie czwartym ustęp pierwszy, będzie dochód własny gminy oraz odpłatności pobierane od uczestników domu dziennego pobytu w Kosinie. Paragraf piąty. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Rady Gminy Łańcut. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Pan radny z Kosiny, pan Ireneusz Tarała, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem pani kierownik zapytać o kilka takich spraw. Nie wiem, czy one są istotne, czy nie, ale po prostu pytają mnie mieszkańcy. Pierwsze pytanie to chciałem zadać takie. Czy został już przeprowadzony nabór uczestników do domu dziennej opieki? Druga sprawa, czy jest już powołany kierownik? A trzecia sprawa, to chciałbym jeszcze spytać o taką rzecz. Kiedy to mniej więcej, w jakim terminie, powiedzmy, zacznie funkcjonować ten dom dziennej opieki i dla ilu osób jest to przeznaczone? Ilu może przyjąć uczestników? Już, dziękuję. Już odpowiadam. Dziękuję bardzo. Proszę pani kierownik. Pewnie od tyłu zacznę. Jeżeli chodzi o miejsca, miejsc będzie 30. Nabór oczywiście nie został ogłoszony, bo jeżeli państwo nie przyjmiecie dzisiaj tych uchwał, to nie dostaniemy dofinansowania. Żeby zrobić nabór i zatrudnić kierownika, najpierw musimy podjąć te uchwały. Po podjęciu tych uchwał dopiero dostaniemy realne dofinansowanie, środki na jego realizację. Następne uchwały, które były omawiane na sesji, mówiły też o tym, że kierownik dziennego domu będzie w strukturach ośrodka pomocy społecznej i dopiero w momencie, jeżeli my zmienimy statut, włączymy w ośrodek i utworzymy ten ośrodek, będziemy mówić o dalszych etapach. Także te etapy jeszcze są przed nami. Myślę, że okres jesienny to jest realny termin, gdzie będziemy mogli już mieć uczestników w ośrodku. Zresztą pięknie wygląda, pan sołtys pewnie widział, pan radny, więc nie wiem, czy to wyczerpujące. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 444 przez 21 została podjęta jednogłośnie.
Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie, Aktywny Senior. W tej sprawie również pani kierownik, proszę. Dziękuję serdecznie. Analogicznie, jeżeli już zatwierdziliśmy realizację projektu, przyjmujemy to zadanie. Następnym etapem jest utworzenie ośrodka wsparcia dziennego. Też musimy to podjąć stosowną uchwałą, także odczytam państwu projekt tej uchwały. W sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł 17 ust. 2 punkt 3, artykuł 51 ust. 1 ust. 2, artykuł 111a ust. 1 punkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy Łańcut uchwala co następuje. Paragraf 1. Tworzy się ośrodek wsparcia dziennego dla osób starszych o nazwie Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior z siedzibą w Kosinie. Paragraf 2. Ośrodek wsparcia, o którym mowa w paragrafie 1, włącza się w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Paragraf 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 445 przez 21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. W tej sprawie proszę o zabranie głosu panią kierownik ośrodka. Proszę. Przyjęcie nowego statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie wynika z konieczności dostosowania przedmiotu działalności organizacji wewnętrznej ośrodka oraz do zadań wynikających z obecnych przepisów prawa. Gmina posiada kompetencje do ustalenia wewnętrznej organizacji podległych jednostek zgodnie z przepisami dotyczącymi ich działalności oraz potrzebami gminy. W akcie stanowiącym, czyli statucie, który jest przyjmowany uchwałą Rady Gminy, określa się zakres działalności oraz kompetencje zarządcze osoby kierującej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie jest jednostką organizacyjną zarządzaną przez kierownika. Niniejszy projekt wprowadza zmianę nazewnictwa stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie na dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, wzorem innych jednostek organizacyjnych gminy Łańcut. W związku z realizacją przez GOPS w Łańcucie nowych zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łańcut i wydawaniem decyzji administracyjnych w tym zakresie należało odpowiednio również zmienić statut. Ponadto GOPS w Łańcucie zajmuje się również prowadzeniem postępowań wynikających z ustawy Za życiem, które nie były uwzględnione w poprzednim statucie. Do struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie włączony został także Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie Aktywny Senior i uwzględniając powyższe, przyjęcie uchwały w tym zakresie będzie zasadne. Teraz przejdę do odczytania projektu uchwały dotyczącej uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 6, artykułu 18 ust. 1 i ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym, artykułu 110 ust. 1, artykułu 111a ust. 1 punkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz artykuł 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Łańcut uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 24 łamane przez 202 przez 12 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie zmieniona uchwałą nr 16 łamane przez 134 przez 16 z dnia 3 marca 2016 roku. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie. Rozdział pierwszy, postanowienia ogólne, paragraf pierwszy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, zwany dalej ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej i działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa gminy Łańcut. Punkt drugi. Ośrodek działa w oparciu o przepisy prawa, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o karcie dużej rodziny, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie oświaty, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, uchwały nr 9/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Łańcucie z dnia 27 lutego 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, statutu gminy Łańcut, ogólnie obowiązujących przepisów prawa niniejszego statutu. Punkt trzeci. Ośrodek działa pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie. Punkt czwarty. Terenem działania ośrodka jest gmina Łańcut. Punkt piąty. Siedzibą ośrodka jest miasto Łańcut. Punkt szósty. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Rozdział drugi. Zadania, zakres działania. Paragraf drugi. Punkt pierwszy. Ośrodek realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, innych zadań wynikających z przepisów prawa. Punkt drugi. Ośrodek realizuje zadania we współpracy i współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Rozdział trzeci. Organizacja ośrodka, paragraf trzeci. Ośrodkiem zarządza i kieruje dyrektor oraz reprezentuje ośrodek na zewnątrz. Punkt drugi. W czasie nieobecności dyrektora jego obowiązki pełni osoba wyznaczona przez dyrektora. Punkt trzeci. Dyrektora zatrudnia i zwalnia wójt gminy Łańcut, który jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora. Punkt czwarty. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników ośrodka oraz wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy. Punkt piąty. Dyrektor wydaje akty wewnętrzne w zakresie bieżącej organizacji ośrodka w formie zarządzeń i poleceń. Punkt szósty. Dyrektor składa Radzie Gminy Łańcut corocznie sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie realizowanych zadań. Punkt siódmy. W strukturze ośrodka działa Ośrodek Wsparcia, Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie, Aktywny Senior z siedzibą w Kosinie. Punkt ósmy. Strukturę organizacyjną ośrodka, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy, sposób kierowania wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora. Rozdział czwarty. Gospodarka finansowa. Paragraf czwarty. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest plan finansowy opracowany na każdy rok budżetowy uchwalony przez Radę Gminy Łańcut. Punkt drugi. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Punkt trzeci. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową. Punkt czwarty. Działalność ośrodka finansowana jest ze środków budżetu państwa, budżetu gminy Łańcut oraz ze środków pozabudżetowych. Rozdział 5. Przepisy końcowe. Paragraf 5. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Jak są jakieś pytania w zakresie tych zmian, to... Czyli rozumiem, że najpoważniejsza zmiana to jest zmiana stanowiska kierownika na stanowisko dyrektora w pani przypadku. Tak, no i oczywiście włączenie w strukturę organizacyjną domu dziennego w Kosinie. Także tu jest główna przyczyna tych zmian, że tak powiem. No i tam jakieś dwie ustawy, które żeśmy nie mieli w statucie wprowadzone, a realizowaliśmy zadania do tej pory. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. Głosowało 19 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 19 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28/446/21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie. Aktywny senior. W tej sprawie również proszę o zabranie głosu panią kierownik. Proszę. Szanowni radni, nowo tworzony dom dziennego pobytu seniorów w Kosinie w ramach treści zawartych we wniosku wymaga ponoszenia odpłatności za uczestników za ten pobyt. Nie jest to jakaś może bardzo duża opłata, ale też musimy to przyjąć uchwałą. No i w związku z tym, że już państwo przyjęliście tamte uchwały, więc jeszcze jedna z mojej strony odczytam projekt też tej uchwały. W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz artykuł 17 ust. 2 punkt 3 artykuł 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior. Paragraf drugi. Opłata za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez dom dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior. Paragraf trzeci. Odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior nie ponoszą uczestnicy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z artykułem 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Punkt drugi. Odpłatność za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior w wysokości do 120 zł miesięcznie ponoszą uczestnicy, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z artykułem 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf czwarty. W przypadku krótszego niż miesiąc kalendarzowy pobytu w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior, osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu. W takim przypadku kwotę odpłatności dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu z wyłączeniem dni, w których usługi domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior nie są świadczone, to jest dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, i mnożąc przez liczbę dni pobytu. I paragraf piąty. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior, nie ponosi opłaty za okres nieobecności trwający powyżej 10 kolejnych dni kalendarzowych spowodowany pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym, chorobą oraz innymi ważnymi przyczynami pod warunkiem powiadomienia o nieobecności domu dziennego pobytu dla seniorów w Kosinie, aktywny senior, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od pierwszego dnia nieobecności oraz pisemnego potwierdzenia tego faktu w możliwie najszybszym terminie. Paragraf szósty. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania w tej sprawie? Pani Bernadeta Ruszel, proszę. Pani kierownik, ja mam tylko takie jedno pytanie. Czy jest w stanie pani odpowiedzieć, ile teraz wynosi to tajemnicze kryterium dochodowe? Tak, oczywiście, to nie jest żadna tajemnica. Jeżeli chodzi o osobę samotną, bo mamy dwa warianty, osoba samotna albo osoba w rodzinie, 150% dla osoby samotnej to jest 1051,50 groszy, a w rodzinie to jest 792 zł. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby w tej sprawie coś zapytać jeszcze? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania.
Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 447 przez 21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku opieki dziennej w Wysokiej. W tej sprawie pan Mariusz Pieniążek, sekretarz gminy, proszę. Panie i panowie radni, jest to bliźniacza uchwała, jak przed chwilą odczytała pani już chyba dyrektor, tylko dotyczy ośrodka opieki dziennej na Wysokiej. Szanowni państwo, odczytam ten projekt uchwały. Tak jak powiedziałem, on jest bliźniaczy, niewiele się różni, w związku z tym pozwolę sobie go na odczytanie. Uchwała Rady Gminy Łańcuch z dnia 16 lipca bieżącego roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej. Rada Gminy Łańcuch uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej. Paragraf 2. Opłata za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez ośrodek opieki dziennej Wysokiej. Paragraf 3. Ustęp 1. Odpłatność za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej nie ponoszą uczestnicy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Ustęp 2. Odpłatność za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej w wysokości do 120 zł miesięcznie ponoszą uczestnicy, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z artykułem 8 ustęp 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 4. W przypadku krótszego niż miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku opieki dziennej Wysokiej osoba kierowana ponosi odpłatność w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pobytu w danym miesiącu. W takim przypadku kwotę odpłatności dzieli się przez liczbę dni w danym miesiącu z wyłączeniem dni, w których usługi w ośrodku opieki dziennej Wysokiej nie są świadczone, to jest dni ustawowo wolnych od pracy i sobót, i mnożąc przez liczbę dni pobytu. Paragraf 5. Osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku opieki dziennej Wysokiej nie ponosi opłaty za okres nieobecności trwającej powyżej 10 kolejnych dni kalendarzowych spowodowanych pobytem w szpitalu, sanatorium, turnusie rehabilitacyjnym, chorobą oraz innymi ważnymi przyczynami, pod warunkiem powiadomienia o nieobecności ośrodka opieki dziennej Wysokiej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od pierwszego dnia nieobecności oraz pisemnego potwierdzenia tego faktu w możliwie najszybszym terminie. Paragraf 6. Ośrodek opieki dziennej Wysokiej prowadzony jest w ramach realizowanego projektu Ośrodek Opieki Dziennej Wysokiej Pogodny Senior o numerze RPPK 080300 tam 18086/19. Paragraf 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa w tej sprawie chciałby coś dopytać? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała nr 28 przez 448 przez 21 została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, 15 minut przerwy. Wysoka Rado, punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łańcut w roku szkolnym 2021-2022. W tej sprawie pan sekretarz, pan Mariusz Pieniążek, proszę. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, te dwie uchwały, czy ta uchwała odnośnie paliwa i odnośnie żłobku została przygotowana przez dyrektora Centrum Oświaty.
Na chwilę obecną nie może być obecny, ponieważ prowadzi egzamin na awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, gdzie jest przewodniczącym komisji. W związku z tym ja odczytam projekt tej uchwały. Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Łańcut w roku szkolnym 2021-2022. Rada Gminy Łańcut uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Łańcut w roku szkolnym 2021-2022 w kwotach. Ustęp 1. Za 1 litr oleju napędowego 5,20 zł. Ustęp 2. Za 1 litr benzyny bezołowiowej 5,40 zł. Ustęp 3. Za 1 litr LPG 2,50 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Łańcut. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. W załączeniu do tej uchwały Państwo macie uzasadnienie. Jeżeli są jakieś pytania, to będziemy odpowiadać. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę, głosujemy, drodzy Państwo. Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28/449/21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w gminnym żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. W tej sprawie pan sekretarz, pan Mariusz Pieniążek, proszę. Nie, pan wójt, proszę, pan Jakub Czarnek. No tak, może tytułem wprowadzenia, później proszę pana sekretarza o odczytanie całości uchwały. W zasadzie mamy za sobą pierwsze 3 miesiące funkcjonowania żłobka. To jest dobry okres, dobry czas pewnie, żeby pewne rzeczy podsumować, w jakiś sposób skorygować, no a przede wszystkim zastanowić się, co dalej, by ten nasz żłobek funkcjonował jeszcze lepiej, żeby zainteresowanie było nim, by zainteresowanie tą placówką rosło, a oburzenie było najlepiej pełne. No i tutaj oczywiście, że zawsze rodzice biorą pod uwagę dwie rzeczy. Jakość opieki, standard wyposażenia, no i też nie ukrywajmy, każdy patrzy na cenę. Nasz żłobek na pewno może się pochwalić, jeżeli chodzi o jakość budynku, standard wyposażenia, pewną funkcjonalność, no to ciężko znaleźć porównywalną placówkę, jest to wszystko wykonane w bardzo do wysokim standardzie. Prowadzimy też działania zmierzające do tego, żeby zagospodarować teren wokół żłobka. Ci z Państwa, którzy może znają ten obiekt czy jego okolice, wiedzą, że tam jeszcze do niedawna były, no za tym żłobkiem, no w zasadzie, ten teren pełnił funkcję takiego, bym powiedział, takiego zaplecza troszkę budowlanego, tam były różne materiały budowlane gromadzone, tam były też gromadzone różne materiały związane z taką historią Kraczkowej, bo taka idea kiedyś była, żeby stworzyć Muzeum Wsi Kraczkowa, no i sporo tego było, no i był problem, co z tym wszystkim zrobić, no ale tutaj dzięki zaangażowaniu pracowników naszego urzędu, pracowników żłobka, także tutaj pana sołtysa, chyba go już nie ma na sali, ale także i tutaj pan sołtys tym mocno pomagał obecny, a także i były sołtys, pan Kaziubem, dzięki zaangażowaniu ich obu, udało nam się ten teren zagospodarować, a więc no, tworzymy też za tym żłobkiem taką przyjazną, zieloną przestrzeń, która będzie służyła i tak dzieciakom i ze żłobka, myślę też i przedszkola, no bo z myślą też o nich coś takiego tam organizujemy, więc
więc jakby funkcjonalność tego obiektu się, myślę, będzie poprawiać. Natomiast pozostaje też kwestia ceny. No i tutaj zorganizowaliśmy takie konsultacje, można powiedzieć, z mieszkańcami, z rodzicami. Tutaj pani radna Asia Murias, pani Ewa Rejman-Dziok się mocno w te tematy włączyły. Wspólnie z rodzicami rozmawialiśmy, no i szukaliśmy jakichś fajnych rozwiązań i taka, oczywiście dyrektor oświaty też nad tym wszystkim czuwał, no i mamy taką propozycję, by ta cena podstawowa, a więc 700 zł została, natomiast będzie ona dotyczyła w praktyce osób spoza gminy. Jeżeli by się tak zdarzyło, że ktoś spoza gminy chce skorzystać z naszego żłobka, no to taką cenę mu zaoferujemy. Natomiast przynajmniej na czas obowiązywania uchwały w takim kształcie, no bo to nie jest powiedziane, jak długo taka uchwała będzie funkcjonować. Dopóki co jest, prawda, ale tu żadnych ram czasowych sobie nie wprowadzamy. Dajemy taką propozycję wprowadzenia 30% rabatu, ulgi dla mieszkańców naszej gminy. Konkretnie dotyczy to dziecka, które wraz z rodzicami lub opiekunem prawnym zamieszkuje na terenie gminy Łańcut i w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedzający rok naboru do żłobka rodzic bądź też opiekun wskazał miejsce zamieszkania jako teren gminy Łańcut, czyli krótko mówiąc, to jest ulga dla tych, którzy na terenie naszej gminy funkcjonują, dla tych, którzy płacą tutaj podatki. W praktyce cena dla takich osób będzie wynosiła od momentu uprawomocnienia się uchwały 490 zł za miesiąc. Natomiast uchwała będzie obowiązywać od, czyli taka cena będzie obowiązywać od 1 września tego roku, no bo to jeszcze trzeba nam kilku tygodni, żeby uchwała uprawomocniła się w dzienniku urzędowym. Też 30% ulga będzie dotyczyła tych rodziców, którzy na przykład chcieliby posłać dwójkę dzieci, tak? Więc w takim wypadku też ta opłata będzie wynosiła 490, też będzie wynosiła 490 zł. No, myślę, tak jak rozmawialiśmy z rodzicami, to tymi, którzy gdzieś tam się interesowali tą placówką, a jednocześnie tak mieli wątpliwości, czy posłać to dzieciątko do Kraczkowej, a może poszukać jakiegoś innego rozwiązania gdzieś tam na terenie miasta Łańcuta, no to sądzę, że to dla wielu rodziców będzie ważny argument. Zresztą zainteresowanie tymi placówkami, nie ukrywam, jest. Nawet wczoraj wizytując, będąc wczoraj właśnie w żłobku, też miałem przyjemność spotkać jedną z mam, która no właśnie niosła do żołka podanie rekrutacyjne, no i jak się jeszcze dowiedziała wczoraj, że jest duża szansa, że będzie pewnie taniej, no to nie ukrywam, no to no zrozumiałe się, bardzo, bardzo ta mama ucieszyła. Stąd moja prośba o to, żeby państwo no, o przegłosowanie tej uchwały w takim kształcie, no i pozwólmy po prostu tej placówce wypełnić się tak, żeby doprowadzić sytuację, żeby miała pełne obłożenie, a potem no, będziemy zastanawiać się, jak nadal tą placówkę prowadzić, organizować. Dziękuję bardzo. Proszę o projekt. Panie i panowie radni, odczytam. Bo pani Ewa ma tu pytanie, rozumiem, tak? Proszę. Pani Ewa Rejman-Dziok, proszę. Szanowni państwo, panie wójcie, no ja tylko chciałam dodać i też sparafrazować to, co powiedział pan wójt. Dziękujemy za przychylność odnośnie zmiany tutaj w tej uchwale, ponieważ no, dużo rodziców rzeczywiście z niepokojem się przyglądało i patrzyło na tę sytuację właśnie u nas w żłobku w Kraczkowej. Też czasy pandemii pokazały, że trochę tych mieszkańców zmieniło zdanie, jeżeli chodzi o zapisy dzieci do żłobka, a teraz w sytuacji, kiedy ta kwota pobytu no, będzie na 490 zł zmieniona, no to na pewno tutaj też zwiększy się frekwencja, jeżeli chodzi o właśnie uczęszczanie najmłodszych naszych mieszkańców do właśnie żłobka Kraczkowej. Także jak najbardziej dziękuję i proszę o przychylność tutaj w głosowaniu. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir, proszę. Panie przewodniczący, panie wójcie, takie pytanie, bo troszeczkę tutaj jakby, nie wiem, czy dobrze rozumiem. Paragraf trzeci. Obniżamy opłaty, punkt pierwszy, o 30% w przypadku dziecka, które wraz z rodzicem, opiekunem zamieszkuje na terenie gminy Łańcut, czego dowodem ma być rozliczenie podatku dochodowego i okej. Okay. Natomiast punkt drugi. Obniżenie o 30% opłaty ustalone z uwzględnieniem punktu pierwszego za pobyt w żłobku drugiego i kolejnego dziecka w rodzinie. No to tak przynajmniej w tej chwili na logikę. Nie, ale
Dobrze, no to o to pytam, ale to w takim razie wydaje mi się, że jest nie do końca właściwy ten punkt drugi, bo jeżeli jest dziecko z terenu gminy, to znaczy jeżeli zamieszkanie jest na terenie gminy, to i tak dostaje te 30%, więc... Chyba, że to mówimy o dzieciach, które są spoza gminy. Proszę o odpowiedź. Kto odpowie? Szanowni Państwo, intencją tutaj było... Pan sekretarz, proszę. ...że w przypadku, gdy będą rodzice, którzy będą mieli więcej niż jedno dziecko, a będą chcieli posłać dwoje dzieci, to również na drugie dziecko również będzie w tym przypadku obniżka wynosiła 30%. No bo z uwzględnieniem punktu pierwszego to tak jakby wyglądało, jakbyśmy dodawali jeszcze kolejne, czyli mamy za drugie dziecko, za pierwsze mamy 490, a kolejne 30, czyli byśmy mieli na tam kwotę około 500 niecałe, czyli 30, jakieś 350 zł za drugie dziecko. No tak ja to rozumiem, jakby czytając te chwili teraz tą uchwałę. Tak, no bo oni, jeśli ktoś jest poza... Szanowni Państwo, ja chciałbym tu jedną rzecz wyjaśnić, bo może niektóre zapisy nam się... Akurat nie ma dyrektora oświaty, który pracował nad treścią tej uchwały, ale treść tej uchwały była konsultowana z nadzorem prawnym wojewody i możliwe, że były jakieś sugestie strony prawników, by tak, w taki sposób to skonstruować, by no, potem się gdzieś tam nie rozbić o Rzeszów, więc no, pewnie tak na logikę, pewnie ten zapis nic nie wnosi, bo generalnie to będzie jakby sedno sprawy te 490 zł, natomiast my to jeszcze przeanalizujemy po przyjęciu, jeżeli będzie trzeba, no to przecież ten element też będzie można skorygować. Proszę pan Ryszard, proszę. Proszę, proszę. Czytając ten drugi punkt, to wygląda, że pisze obniżenie z uwzględnieniem punktu pierwszego, czyli to, co wygląda, że jeszcze 30% od tej obniżki 30%. Tak? Nigdzie nie pisze, że to się nie kumuluje. Dla mnie to jest jednoznaczne. Dlatego to... Proszę Państwa, faktycznie usuniemy w paragrafie trzecim, w ustępie 1 usuniemy punkt 2 i będzie bez tego punktu 2, bo na ten moment faktycznie wydaje się ten zapis... No ja jakbym był rodzicem, to na pewno bym oczekiwał, że 60% dostanę niecałe tak. Rabatu. Czyli wprowadzamy zmiany polegające na usunięciu w paragrafie trzecim punkt 1 pod punktu 2. Dwa z nawiasem. Usuwamy to, tak? Taka jest propozycja pana wójta? Bo pan wójt ma prawo wnieść poprawki. Więc będziemy głosować. Proszę, pani Joanna Murias, radna z Kraczkowej, proszę. Tak, skoro jesteśmy jeszcze przy tematyce żłobka, to mam pytanie też do pana wójta. To minutka może. Tak, proszę. Ja również dziękuję za obniżenie tego czynszu dla dzieci z naszego terenu, ale mam przy okazji, jak już ten żłobek jest poruszany akurat. Pytanie mam do pana wójta, bo na zebraniach wiejskich były takie, jest to też w protokołach zapisane, prośby i pomysły, żeby na tym uporządkowanym, zagospodarowanym terenie, który faktycznie został ładnie wysprzątany, miała się pojawić altanka, zadaszony taki grill, który byłby wykorzystany dla dzieci przedszkolnych, dla dzieci szkolnych, a przede wszystkim dla, może nie przede wszystkim, ale również dla seniorów, którzy no, nie mają takiego miejsca nawet plenerowego, aby tam spędzić jakoś wspólnie czas, nad jakieś, nie wiem, usmażyć kiełbaskę, jakieś ławeczki pod daszkiem. No, u nas w Kraczkowie w ogóle niczego takiego nie ma. Po prostu no, w ogóle nie dysponujemy takim miejscem, gdzie można się by było spotkać i w razie jakiegoś upału, deszczu
i dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, żłobek, seniorzy. Czy coś w tym kierunku myślimy i kiedy to będzie w ogóle zrealizowane? Czy w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić w obecnej sytuacji? Już wyjaśniam. Dziękuję bardzo. Proszę, odpowie pan wójt. Już wyjaśniam. To nie jest tak, że w Kroczkowej nie ma, powiedzmy, altanek, bo przecież taki fajny grzybek funkcjonuje całkiem blisko, bo przy ośrodku kultury i w razie potrzeby, no to jest fajne zadaszenie. Jest możliwość spędzenia miło wolnego czasu pod zadaszeniem także przez dzieci i przez seniorów, no bo ośrodek kultury z natury jest dla wszystkich. Kolejne takie miejsce, takie altanki takiego zadaszenia planujemy przy ogródku jordanowskim. Nawet mamy tam zabezpieczone na to środki, czyli już na stosunkowo niewielkiej przestrzeni będą dwa takie punkty z zadaszeniem. Czy jest potrzebne jeszcze trzecie przy żłobku? Tego nie wiem. My tak jak rozmawiałem z panią dyrektor żłobka i z panią dyrektor przedszkola, naszą intencją jest tak, żeby na razie zrobić tam po prostu zieloną łąkę, bo czasami nawet, bo tak mamy niekiedy taką tendencję do tego, żeby każdy kawałek ziemi tak fajnie zagospodarować za wszelką cenę, żeby były ławki, żeby były daszki, żeby były jakieś tam chodniczki, inne rzeczy, a może po prostu potrzebny jest kawałek zieleni. Po prostu takie łąki, ładnie wystrzyżonej, zacienionej i tak dalej. I na razie to chcemy stworzyć. Są tam drzewa, trawa jest posiana, będzie zielono, będzie przyjemnie, nawet po to, żeby kocyki rozłożyć i zrobić piknik. A niedaleko przecież obok mamy zabawki, tak? No bo zabawki tam są. I teraz moja propozycja, i to też taka myślę z zrozumieniem, ona była przyjęta przez panią dyrektor, jest taka, żeby pozwolić na razie no, tą łąkę, że tak powiem, oddać do dyspozycji, dbać o to, żeby trawa była tam wykoszona, zobaczyć, jak tam się będą bawić dzieci te ze żłobka i przedszkolaki i w trakcie tego no, będziemy widzieć, co tam jeszcze trzeba, więc ja bym tam nie przesądzał, że tam na pewno się nic nie zrobi, natomiast uważam, że zanim cokolwiek podejmiemy decyzję, coś tam postawimy, to zastanówmy się, czego tam naprawdę będą potrzebowali potrzebowali użytkownicy. Dobrze, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania do tej uchwały? Jeśli można, bo tu jeszcze właśnie akurat no, próbujemy to z panem dyrektorem oświaty ustalić pewne rzeczy, dobrze, tak żebyśmy mieli, więc jeżeli byśmy mogli jeszcze z głosowaniem w tym punkcie to chwilkę poczekać, to byłoby zasadne, ewentualnie może... Pytanie, tak panie? Tak, proszę. Szanowni Państwo, czyli poczekajmy panu Janowi do końca, tak? Panie i panowie radni, pan bo sekretarz. Wyjaśniłem to z panem dyrektorem. Intencją faktycznie tego drugiego zapisu w punkcie 2 jest obniżenie od kwoty tej 4 obniżonej jeszcze o 30%, gdy będzie to drugie dziecko faktycznie z tej samej rodziny. Tak jest, taka jest intencja. Czyli głosujemy za dwoma, w szczególnych oczywiście przypadkach, obniżkami. Czyli proszę Państwa tak, na pierwsze dziecko 30% obniżamy, czyli do kwoty 490 zł i od tej kwoty jeszcze na drugie dziecko 30%, czyli to nie będzie 60, tylko będzie 30% od tej 490, czyli około, mówię, 150 zł tam. To znaczy zapis jest jasny, tylko może nie od początku tłumaczone było to tak dokładnie, jak było zapisane. Czyli drugie dziecko ma taniej niż to pierwsze. Tak, czyli w takiej, czyli nic nie zmieniamy jednak. Pozostaje treść uchwały. Czyli nic nie zmieniamy w treści uchwały. Ktoś ma z Państwa jeszcze pytania do tej uchwały lub uwagi? Dziękuję. Przystępujemy do... Pan jest jeszcze sekretarz? Nie? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę, głosujemy, drodzy Państwo.
Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 18 radnych. Stwierdzam, że uchwała numer 28 przez 450 przez 21 została podjęta jednogłośnie. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Łańcut. W tej sprawie głos zabierze pani Katarzyna Bujak, przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Proszę. Szanowni Państwo, skarga dotycząca przyznawania dotacji dla klubów sportowych jest regulowana przepisem ustawy o sporcie. Jako radni to myślę, że wszyscy też wiemy, jak są przyznawane dotacje dla klubów. Były rozmowy w tym temacie i skarga była umówiona na wspólnych komisjach, dlatego pozwolę sobie do przejścia odczytania uchwały. Uchwała Rady Gminy Łańcut z dnia dzisiejszego w sprawie rozpatrzenia skargi na wójta gminy Łańcut. Paragraf pierwszy uznaje za bezzasadną skargę na wójta gminy Łańcut złożoną przez o działanie z naruszenia prawa dotyczącą przyznawania dotacji na zadania z zakresu rozwoju sportu dla klubów sportowych w 2020 roku. Paragraf drugi, uzasadnienie rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. Paragraf trzeci zobowiązuje przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma w sprawie tej skargi na pana wójta jakieś uwagi? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Głosowało 18 radnych. Za powyższą uchwałą głosowało 17 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Punkt 17. Informacja o międzysesyjnej działalności Komisji Rady Gminy Łańcut. Punkt 1. Informację z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawi przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Sławomir Klus. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Wójcie, Komisja Skarg i Wniosków, Komisja Rewizyjna od ostatniej sesji Rady Gminy spotkała się trzy razy. To było 22 czerwca i 2 lipca. Te spotkania, te posiedzenia dotyczyły obejmowały wizytację obiektów wykorzystywanych przez Centrum Kultury Gminy Łańcut. I 22 czerwca to były obiekty w Rogóźnie, Kosinie, Głuchowie, Sonieje Wysokiej. 2 lipca Alewigowa, Handlówka, Kraczkowa i Cierpisz. I trzecie posiedzenie to było posiedzenie wspólne z dnia 12 lipca, gdzie przygotowywaliśmy nasze stanowiska dotyczące uchwał, które dzisiaj podejmujemy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje z działalności Komisji Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy Łańcut przedstawi przewodniczący komisji pan Ryszard Kraus. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Komisja Finansów spotykała się w okresie międzysesyjnym dwa razy. Pierwsze posiedzenie z planu pracy tematem był przegląd inwestycji finansowanych z dotacji zewnętrznych, analiza możliwości pozyskania środków pomocowych. Natomiast drugie posiedzenie było posiedzeniem przedsesyjnym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci. W tym punkcie 17. Informacje z działalności Komisji do Spraw Społecznych przedstawi przewodnicząca komisji pani Beata Wójcik. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Komisja Społeczna od ostatniej sesji zebrała się dwa razy.
Jedno posiedzenie było z planu pracy, 17, odbyło się 17 czerwca. Tematem posiedzenia Komisji Społecznej było funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym utrzymanie porządku i konserwacja ogólnodostępnych placów zabaw oraz miejsc odpoczynku na terenie naszej gminy. Drugie posiedzenie to było wspólne posiedzenie przedsesyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje z działalności Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii przedstawi przewodniczący komisji, pan Grzegorz Szocki. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rolnictwa i Ekologii spotkała się raz, było to 17 czerwca. Tematem spotkania, jak to wspomniała koleżanka, było, bo mieliśmy wspólną komisję, kontrola utrzymania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym utrzymanie porządku i konserwacja ogólnodostępnych placów zabaw i miejsc odpoczynku na terenie gminy Łańcut. I również uczestniczyliśmy w wspólnym posiedzeniu komisji. Były tematy właśnie omawiane na temat, tematy na dzisiejsze posiedzenie, na sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawi przewodnicząca komisji, pani Katarzyna Bujak. Proszę. Szanowni Państwo, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji spotkała się jeden raz 30 czerwca i pracowaliśmy nad skargą, do której dzisiaj Państwo podejmowali projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie ma jakieś pytania, wnioski? Dziękuję. Punkt 18. Informacje z działalności wójta gminy Łańcut w okresie między sesjami. W tej sprawie pan wójt, pan Jakub Czarnota, proszę. Szanowni Państwo, ten okres między sesjami nie był szczególnie, ta przerwa między sesjami nie była jakoś szczególnie długa, bo to chyba miesiąc czasu mniej więcej minął, ale troszkę się wydarzyło rzeczy, o których myślę, że warto Państwa, czy też i oglądających naszych mieszkańców poinformować. Pierwsza ważna sprawa, 22 czerwca, tuż po sesji podpisaliśmy umowę na budowę przedszkola, rozbudowę szkoły walbigowej o oddziały przedszkolne. Też w ostatnich dniach czerwca podpisaliśmy umowę na wymianę pokrycia dachowego w budynku zespołu szkół w Głuchowie. 29 czerwca podpisaliśmy umowę z firmą Polaris na modernizację, kompleksową modernizację oświetlenia w naszych placówkach szkolnych. Przypominam, chodzi tutaj o Albigową, Głuchów, Handlówkę, Kraczkową oraz Soninę. Prace będą, wymiana świetlówek chyba już poniedzieli się powinna ruszyć, poniedzieli sukcesywnie w poszczególnych szkołach i do końca sierpnia powinniśmy zadanie zrealizować. Kilka dni temu też podpisałem umowę z wykonawcą na przebudowę dróg gminnych. Chodzi o ten pakiet siedmiu dróg. Wykonawca, firma Rolbut z Wysokiej, zobowiązała się, że do 15 października wykona to zadanie. Też kilka dni temu, to też jest przyczyna tego, że sesja odbyła się kilka dni później niż planowaliśmy, bo ona miała się odbyć na początku tego tygodnia, ale ze względu między innymi na otwarcie przetargu w Rogóżnie, mówimy o przetargu na budowę sali gimnastycznej, musieliśmy sesję zwołać troszeczkę później. 7 lipca przetarg był ponownie otwarty, mówię ponownie, no bo znamy historię tego pierwszego przetargu. Tym razem gotowość wybudowania tej sali wyraziło 8 podmiotów. Najtańsza cena, no to ta, na którą dzisiaj zabezpieczaliśmy środki. Najkorzystniejsza oferta cenowo to oferta złożona przez firmę Grześki, czyli ten sam podmiot, który będzie budował przedszkole w Albigowej.
Też no będziemy zmuszeni z kolei powtórzyć przetarg na budowę parkingu przy szkole w Wysokiej, bo tutaj no cena wyszła nam bardzo, no mieliśmy na to zadanie zabezpieczone 200 tysięcy złotych, cena nam wyszła no spora, bo 270 tysięcy, no może powiedzieć 40% powyżej kosztorysów, wydaje nam się to, a co ciekawe też tylko jeden oferent, no wydaje nam się to no nie do końca zasadne, żeby aż takiej kwoty oczekiwać, no gdyby może było kilka podmiotów i rynek to jakoś zweryfikował, można rozmawiać, ale w tej sytuacji uważam, że zasadne będzie powtórzenie przetargu i poszukanie jeszcze raz wykonawców. No i 9 lipca mieliśmy też otwarcie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej oświetleń. To takie zbiorcze zadanie, które powiedzmy w latach 22-23 chcielibyśmy realizować, budowa oświetleń na szeregu dróg wewnętrznych. No nie będę wymieniał, które to drogi chodzi, bo wiecie Państwo doskonale, generalnie mówimy o działaniach na terenie wszystkich naszych miejscowości. Przetarg był otwarty 9 lipca, dwie firmy zadeklarowały gotowość budowy, jakby podjęcia się tego zadania. Jedna oferta na 100 tysięcy złotych, druga na 160 tysięcy. No niestety ta tańsza oferta odpadła z przyczyn formalnych, bo no, oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów. Z kolei ta droższa oferta no, jest o 12 tysięcy wyższa, 12 tysięcy złotych drożej niż to, co w budżecie mieliśmy. O 150 tysięcy chcieliśmy na to zadanie przeznaczyć, oferta jest na 162 tysiące. No i też dzisiaj mieliśmy otwarcie przetargu na zakup średniego auta na potrzeby OSP Handlówka. Około godziny 11 otwarcie przetargu miało miejsce. No to też w zasadzie dobrze to wyszło, bo oferta nieznacznie, tam mieliśmy tam łącznie zabezpieczone na ten cel 815 tysięcy złotych, mówię pieniądze gminy oraz z budżetu państwa. Oferta jest o kilkanaście tysięcy droższa powyżej tego, co w budżecie mamy, ale tam jeszcze będą jeszcze pewne dodatkowe środki na to zadanie, które strażacy, można powiedzieć w jakiś tam, którzy strażacy też organizują swój wkład do tego, więc wygląda na to, że wszystko jest na dobrej drodze, jeżeli chodzi o zakup auta. Dzisiaj też no, wprowadzaliśmy do budżetu szereg środków zewnętrznych, może by były takie mniejsze kwoty, które dzisiaj do budżetu wprowadziliśmy, mówimy o tej dotacji 140 tysięcy złotych na doposażenie szkół, mówimy też o 12 tysiącach złotych na ośrodek kultury w Handlówce i na marginesie też tu i pani sołtys z Handlówki chciałem podziękować, bo żeby móc tę inwestycję wykonać, czyli te toalety na parterze, no to pani sołtys też, może powiedzieć, zobowiązała się, czy zgodziła się na to, że rezygnuje z sołtysówki, bo te toalety będą wykonane w pomieszczeniu, gdzie do tej pory była sołtysówka, po prostu przeznaczamy to na inny cel, będzie to służyło w inny sposób, te pomieszczenia będą służyły w inny sposób naszym mieszkańcom. Ale dlaczego mówię o tych mniejszych kwotach, bo też warto byłoby się pochwalić też taką rzeczą, że jak wiecie Państwo, w 2019 roku przy Centrum Oświaty Gminy Łańcut powołaliśmy do życia stowarzyszenie Nasza Gmina Łańcut, dobrze Państwu znana, bo to jest to stowarzyszenie, które organizowało bal charytatywny na rzecz naszych dzieci. No i to stowarzyszenie też powołaliśmy do życia po to, żeby sięgać po środki zewnętrzne, po które normalnie samorządy sięgać nie mogą. No i są już, no bo czasami niektóre programy dedykowane dzieciom, młodzieży są tak skonstruowane, że tylko NGO-sy mogą po te środki sięgać. No i mamy już tego efekty, bo stowarzyszenie przy współpracy z Urzędem Gminy Łańcut pozyskało 15 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu na takie działanie Umiem Pływać i za te środki będą organizowane zajęcia na basenie dla dzieci z terenu gminy gdzieś w okresie października, listopada tego roku. No i też mamy 15 tysięcy dofinansowania na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej też na terenie, pewnie chyba nie wszystkich szkół, bo to nie da rady zrobić, ale tam dzieci przynajmniej w niektórych szkołach z tego programu też z tego programu skorzystają, więc no to też właśnie cieszy, bo każda poskana złotówka dla naszych mieszkańców no jest czymś miłym i dobrym. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o,
o działania związane, czy sprawy dotyczące naszych tutaj jednostek budżetowych, no to dzisiaj dużo rozmawialiśmy na temat GOPS-u. Ja tylko ze swojej strony dodam, że kilka dni temu podpisaliśmy umowę z PFRON-em dostaliśmy 35 tysięcy złotych wsparcia od PFRON-u na działania rehabilitacyjne, na hipoterapię, także zakup środków ochronnych. Taki wniosek nasz GOPS złożył. Jest to program w 100% będzie finansowany przez PFRON. Część mieszkańców z tego też skorzysta. W przypadku funkcjonowania, jeżeli chodzi o działalność taką związaną bardziej z Centrum Kultury Gminy Łańcuch, no to myślę, że to, czym w tym momencie centrum żyje i to, na czym się koncentrujemy, to organizacja tych imprez plenerowych, pikników rodzinnych, zabaw tanecznych. Część z Państwa już niektóre te imprezy miała okazję osobiście zobaczyć, jak to w terenie wygląda. No generalnie widać duże zadowolenie mieszkańców z faktu, że takie imprezy w każdej miejscowości organizujemy. Ten format, jak widać, jakoś się fajnie się ten format imprez przyjął, no i z kim nie rozmawiam, to oczywiście pytanie najczęściej, jakie pada, to czy za rok będzie powtórka, tak? Więc widać, że warto takie rzeczy robić. No dużo pracy tutaj wymaga to od pracowników centrum, bo to tak cały czas jest mobilizacja. Kończy się jedna impreza, już trzeba rozpędzać się z kolejną. W międzyczasie jeszcze mniejsze wydarzenia, które na tygodniu w okresie wakacji będziemy organizować, czy to zajęcia, różne wydarzenia sportowe, jak chociażby dzisiaj na Orliku, czy w Kosinie, czy różne pomniejsze inicjatywy, no ale staramy się, chcielibyśmy, żeby ten okres wakacji był takim czasem właśnie, w którym szczególnie po tej przerwie pandemicznej, no nasi mieszkańcy będą mogli się wybawić, wyszaleć, poruszać, no po prostu spędzić ten czas tak aktywnie, jak tylko jest to możliwe. Tak korzystając jeszcze z okazji, bo tak troszeczkę wchodzimy może w tematy, może bardziej wchodzimy w obszar wolnych wniosków, ale tak jeszcze nawiązując do naszej sesji, pewnych ustaleń dotyczących tego, że no, dotyczących drogi w Kraczkowej, no to tutaj korzystając z tego, że były w międzyczasie ogłaszane przerwy, no to też, żeby nie tracić czasu, bo go nie mamy za wiele, kontaktowałem się z pracownikami Urzędu Gminy Łańcut, poprosiłem ich, że dałem zielone światło do tego, żeby przygotowywać wniosek już pod kątem tej drogi kraczkowskiej, więc można powiedzieć, procedura przygotowywania wniosku ruszyła, przygotowujemy dokumenty aplikacyjne, tak żebyśmy mogli do 30 lipca zdążyć i taki wniosek po prostu złożyć. No i też taka informacja, to o czym przed chwilą głosowaliśmy, dotyczące tych obniżek, nie wiem, czy wszyscy zdążyli sobie policzyć, ta ulga w przypadku drugiego dziecka spowoduje, że opłata będzie wynosiła 340 zł, tak? Czyli jeżeli ktoś z terenu naszej gminy pośle dziecko do żłobka, to za pierwsze dziecko 490, za drugie 340 zł, tak to będzie od 1 września wyglądało. Jeżeli ktoś z Państwa miał jakieś pytania, no to proszę. Dziękuję. Pan Jan Zuber, radny z Głuchowa, proszę. Może proszę do mikrofonu, żeby było na nagraniu słychać. Szanowni Państwo, pan wójt akurat swoją wypowiedź zakończył tą sprawą, o której tutaj myślę, że w sprawie obniżenia tej kwoty, ten punkt drugi tutaj byłby jaśniejszy, jeżeli by było napisane w ten sposób, że obniżenie o jeszcze 30% opłaty ustalonej w punkcie pierwszym. A tak to tutaj mamy bardzo różne zdanie na ten temat. I dalej już oczywiście treść taka, jaka tu jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy coś zmieniamy? Dobrze, dziękuję. To dobrze, dziękujemy, czyli już pojawiły się pytania, więc punkt 19, sprawy różne i pytania bieżące. Proszę o pytania. Pani Ewa Rejman-Dziok, proszę. Panie wójcie, szanowni państwo radni, też pan wójt już trochę odpowiedział w swoim pytaniu odnośnie, na moje też pytanie, udzielił odpowiedzi, ale
Też chciałam zabrać głos w tej kwestii, ponieważ no dzisiaj głosowaliśmy za zdjęciem projektu uchwały odnośnie do zaciągnięcia zobowiązania na rozbudowę drogi właśnie w Kraczkowej, drogi gminnej. Bardzo tutaj były dzisiaj rozmowy toczone dosyć konkretnie i długo, ponieważ przybyliśmy na godzinę już 8:00, za co dziękuję Państwu radnym, że Państwo poświęciliście swój czas, aby właśnie spotkać się w tej kwestii i porozmawiać na temat tej drogi Kraczkowej. Też tutaj te koszty, które na tą inwestycję już były poniesione, wiadomo, że się nie wrócą, ponieważ też kwestii zgłoszenia projektu były one poniesione, ale właśnie też oczekiwałam od Pana Wójta takich deklaracji właśnie ze wskazaniem dalszych działań właśnie w miejscowości Kraczkowa dotyczącej tej drogi, o podjęcie właśnie decyzji w najbliższym czasie odnośnie rozbudowy i też oświetlenia, ponieważ tam mieszkańcy też głównie domagali się tej kwestii, aby ta droga była oświetlona, zarówno też Zagumienia Północne, jak i Południowe, bo kwestia jedna i druga jest tutaj w toku. I bardzo dziękuję za tą deklarację. Mam nadzieję, że tutaj ten projekt do końca lipca zostanie zgłoszony i będziemy mogli oczekiwać pozytywnej deklaracji, pozytywnych tutaj efektów podjętych tych działań. Dziękuję tym Państwu radnym, którzy dzisiaj wypowiedzieli swoje zdanie, którzy mogli się wypowiedzieć, którzy mieli odwagę się wypowiedzieć. I myślę, że tutaj dobro całej gminy jest najważniejsze i to zależy nam wszystkim, ponieważ głosując podejmujemy uchwały nie tylko w Kraczkowej, ale też w różnych innych miejscowościach. I bardzo ważne jest też tutaj stanowisko wszystkich nas. Jeszcze do Pana Wójta mam takie jedno pytanie tutaj odnośnie zagospodarowania tego terenu przy żłobku w Kraczkowej, ponieważ też były rozmowy z mieszkańcami, tutaj też z Radą Sołecką naszą w Kraczkowej i z panem właśnie Kazimierzem, kierownikiem Ośrodka Kultury w Kraczkowej, odnośnie zagospodarowania tego sprzętu, który no, był zbierany przez mieszkańców Kraczkowej. Była propozycja, aby powstało muzeum regionalne, ten sprzęt był podarowany przez mieszkańców naszej całej wsi. Ten sprzęt był bardzo dla nich wartościowy i tutaj też taka kwestia do poruszenia, ponieważ tutaj kwestii zbudowania takiej zagrody, gdzie ten sprzęt, który nie może być przeniesiony do budynku, mógł rzeczywiście dalej służyć i funkcjonalności być wykorzystany. I też pytanie do Pana Wójta, jakie tutaj w tej kwestii są propozycje, czy też w tej kwestii coś będzie robione, czy nie, ponieważ jeżeli zostawimy ten sprzęt tak na pastwę losu, mówiąc brzydko, o to właściwie, że on się z każdym dniem też niszczy. Natomiast my też mamy odpowiedzialność przed mieszkańcami, co z tym zostało zrobione. Miałbyś też tutaj ustalony jakiś rzeczoznawca, który będzie stwierdzał i do tej pory nic z tej kwestii też no, nie zostało podjęte, a jest odpowiedzialność przed naszymi mieszkańcami wsi Kraczkowa, którzy ten sprzęt oddali, który ten sprzęt był gromadzony przez no właściwie ostatnie lata kadencji pana Kazimierza, który się o to starał, zabiegał i o to walczył, aby takie muzeum w miejscowości Kraczkowa powstało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Odpowie pan wójt. Dobrze, to proszę o kolejne pytania. Pan Sławomir Klus, proszę. Ja mam pytanie do pana wójta. Na jakim etapie jest sprawa placu zabaw w Głuchowie, ale chyba nie tylko, bo tam były dwa albo trzy planowane. Dziękuję bardzo. Pani Bernadeta Ruszel, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja tutaj mam sygnały od mieszkańców, ponieważ wiemy, że od 5 lipca została udostępniona świetlica na Górnym Cierpiszu, ale mieszkańcy tutaj prosili, żebym zwróciła uwagę na to, że jeszcze niecałe wyposażenie wróciło. To, że dwa razy w tygodniu to jest troszeczkę za mało, zwłaszcza, że mamy wakacje. I pojawiły się dziury w dachu po urwanym wiatrołapie. To też wartałoby się temu przyjrzeć i coś zrobić, żeby później nie było jeszcze większych problemów. I jeszcze jedną kwestię chciałam poruszyć, właśnie remontów cząstkowych. Dobrze, że te pieniądze w końcu się tutaj pojawiły znowu. Bo już mówiłam na komisji, że 16 marca w Cierpiszu na drodze Poręba zostały wycięte dziury, zasypane kruszywem i do tej pory nic nie zostało z tym zrobione. Także myślę, że tutaj się w końcu doczekamy tego remontu. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Joanna Murias, proszę.
Panie Wójcie, Wysoka Rado, mam jeszcze no, w sumie pytanie skierowane do Pana Wójta. Ciągle dosyć często przewija się temat drogi Kamionka i drogi Zimna Góra. No jakoś nie widać, bo droga na Budi, przepraszam, na Krzyż Solidarności i Marię Magdalenę, no jakoś tam już mamy przynajmniej jakieś na horyzoncie plany, że zostanie to w najbliższym czasie wykonane. Natomiast droga Kamionka oraz droga Zimna Góra no ciągle się pojawia na sesjach i w takich różnych spotkaniach pozasesyjnych. I też chciałabym zadać pytanie, czy coś w tym kierunku jest robione. Głównie chodzi mi o drogę Kamionkę. No, mieszkańcy dosyć często do mnie dzwonią, pytają. No i są dosyć bardzo tak zdesperowani. Nawet mówili, że telewizję Rzeszów mają zamiar wezwać. Także no, pewnie chciałoby się uniknąć takich sytuacji i stąd proszę pana wójta, żeby tym tematem się tak troszkę na poważnie zajął i spróbował jakoś tych mieszkańców wesprzeć i troszeczkę no, tą nawierzchnię poprawić. Mam również pytanie odnośnie malowania szkoły. Wiem, że odbył się przetarg, ale nie wiem, czy została podpisana umowa na wykonanie tego malowania. Już byśmy mieli no, taki jakiś określony termin realizacji no, tego przedsięwzięcia. No, głównie chodzi o tą umowę, czy została spisana. No i też wracam do tematu Zagumni Południowych. Chciałam bardzo podziękować za zaklejenie takiej bardzo dużej dziury, no ale pozostały inne jeszcze. No i pasowałoby te taki remont doraźny przynajmniej wykonać w odcinku od drogi tam biegnącej od Cierpisza, przynajmniej do zakrętu na ten, tak, na GS, tak. Tam jest najgorszy stan tej nawierzchni, bo tak naprawdę ta dalsza część to no nie ma takich ubytków, ale ta część jest naprawdę fatalna. No będziemy czekać na ten projekt. Jakoś żeśmy się skłoniły do tego, żeby odwlec budowę tych Zagumni Południowych, no ale nawierzchnia jest w stanie fatalnym. Także bardzo proszę też zareagować i pozostałe ubytki jakoś uzupełnić w miarę możliwości. Bardzo proszę o to. Dziękuję bardzo. Pewnie tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zadać kolejne pytania? Może ja jeszcze zadam pytanie odnośnie skrzyżowania drogi DK94, czyli koło salonu Citroena, właśnie z drogą powiatową. Wzdłuż tej drogi planujemy, to znaczy wzdłuż połowy tej drogi planujemy oświetlenie. Czy będzie oświetlone, wystarczająco skrzyżowanie, ponieważ na tym skrzyżowaniu dochodzi do wypadków. Był tu kiedyś pan radny Skoczowski, gdzieś tu z drog właśnie w sprawie wypadków tutaj na tym skrzyżowaniu, więc no ja sądzę, że wypadki też są spowodowane tym, że w nocy ono, to skrzyżowanie jest niedostatecznie oświetlone, więc w ramach oświetlenia tej drogi myślę, że trzeba to oświetlić. To jest pytanie, czy to oświetlenie jest tam wzięte pod uwagę. Kto z Państwa chciałby zadać kolejne pytanie? To może poprosimy pana wójta o odpowiedź na pytania. To tak, jeżeli chodzi o sprzęt, te powiedzmy te takie no, zabytkowe, czy mające jakieś tam wartość przedmioty zgromadzone za żłobkiem, no to powiem tak, no,
No w zasadzie na ten moment nic, wiele się nie dzieje, poza tym, że stało to zgromadzone w jednym miejscu, zepchnięte tam troszeczkę dalej, bliżej drogi cmentarnej. Natomiast co z tym dalej chcemy zrobić i gdzie to ewentualnie trzymać i tak dalej? No ja bym szczerze mówiąc, ja bardziej bym tutaj liczył na jakiś sygnał czy propozycje oddolne, no bo teraz wy mówię tutaj, wy w sensie na poziomie lokalnej społeczności powinniście no sami się zastanowić, gdzie waszym zdaniem to powinno stać. No ja wiem, że to przez długie lata stało, no zostało to zgromadzone, no i tak po prostu stało, prawda? No i przez ten czas no stało, no bo nie było jakiegoś pomysłu, co nadal, więc szczerze mówiąc, ja jestem naprawdę otwarty na propozycję, ale ją po prostu dajcie, bo ja osobiście, no patrząc na nasze budynki, czy patrząc na tereny, którymi jako gmina dysponujemy, no jakiegoś fajnego rozwiązania nie widzę, no ale może czymś nie wiem, więc może to warto by jakieś na Radzie Sołeckiej, czy zebraniu, czy może jakimś innym gremium po prostu ten temat przegadać, próbować jakąś propozycję stworzyć. Jeśli chodzi o temat placu zabaw w Głuchowie, no to tu no można powiedzieć, no dzieje się, znaczy w sensie trwają prace nad dokumentacją projektową. Nie powiem, na jakim jest etapie to pozwolenie wodnoprawne, no bo to jest klucz, to ewentualnie to proszę pana Darka Magrysia. Natomiast tworzymy też montaż finansowy pod zrobienie tego placu zabaw, bo zgodnie z naszymi ustaleniami środki na ten cel chcielibyśmy, inaczej, przeniesienie i powiedzmy poprawienie stanu placu zabaw chcielibyśmy poprawić ze środków uzyskanych ze sprzedaży działek na pastwiskach. No o tym też rozmawialiśmy, więc no myślę, że jesienią tego roku uda nam się te działki sprzedać, no i tu będziemy mieli pieniądze na to, żeby w Głuchowie zainwestować na przykład w ten sposób, tak? No to jest procedowane. Nie odpowiem dokładnie, na jakim to jest etapie, ale wiem, że to trwa. Było też pytanie o ośrodek kultury, o świetlicę w dawnym ośrodku kultury w Cierpiszu. Sprzęt, no dojechały tam krzesła, jest przewieziony stół ping-pongowy. Chodzi tylko o kwestię stołu bilardowego, ale tu pan Witek, który też na co dzień jest pracownikiem Centrum Kultury, sygnalizuje, że poniedzieli będą panowie w stanie to przywieźć. No i tu też proszę o wyrozumiałość, bo rzeczywiście tej pracy w tym będzie panowie z centrum mają dużo, chociażby i w ośrodku kultury w Rogóżnie, więc ale tu podpowiada pan Witek, że poniedzieli ten transport uda się zorganizować. Co do tego dziurawego dachu, no to dzisiaj pracownik odpowiedzialnych za obiekty kubatorowe poinformuje o tym fakcie i poproszę, żeby zweryfikowali, co tam się dzieje, jak oczywiście sytuacja wymaga jakiejś naprawy, doraźnego remontu, no to jest zrozumiałe. Co do godzin otwarcia świetlicy, tutaj tak, no mieszkańcy mocno zabiegali o to, żeby tam świetlica funkcjonowała. Były deklaracje ze strony mieszkańców, że mogliby jako wolontariusze tam troszkę popracować i tak dalej. Jestem otwarty na propozycje mieszkańców, by jeżeli uważają, że dwa dni w tygodniu to jest mało, przypominam, że pani sołtys, pani Beata tam też raz w tygodniu dyżuruje, robi to w jakiś sensie, może powiedzieć, w ramach obowiązków społecznych. Gdyby ktoś chciał jakieś dyżury pełnić i w jakiś sposób ten budynek ożywić, no to my jesteśmy otwarci na taką współpracę i ten grafik będzie mógł się może nam zapewniać, niekoniecznie dwa razy w tygodniu, no ale tu liczę na samych mieszkańców, którzy bardzo deklarowali, że będą się społecznie w to angażować. Tak zresztą też jest i na Honia, gdzie też mieszkańcy tam przychodzą, otwierają też, w jakiś sposób no, biorą odpowiedzialność za budynek. Co do tematów różnych inwestycji w Kraczkowej, więc tak, co do Krzemienicy i Magdalenki, no to wiadomo, sprawy idą do przodu, droga na Krzemienicę, mamy podpisaną umowę z wykonawcą, w poniedzieli mówimy o przekazaniu placu budowy, trwają też rozmowy z gminą Czarna na to, żeby asfalt podciągnąć, w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości podciągnąć asfalt już do samej drogi krajowej 94 i myślę, że jesteśmy blisko tego, aby jakiś kompromis w tej sprawie osiągnąć. Pani Ewa Rejman wie, o co chodzi, bo w przerwie miałem okazję troszkę na ten temat powiedzieć. Co do Magdalenki, no to prace projektowe też trwają. Jeśli chodzi o Zimną Górę, no to tu sytuacja jest, no wiemy jaka, mamy gotową dokumentację, wniosek złożony o dofinansowanie z programu usuwania skutków klęsk żywiołowych, no i czekamy na te zewnętrzne środki, bo powiedzmy sobie szczerze, no jest to fajna droga, dobrze jakby nam się
udało ją zrobić, no ale tu musimy mieć środki zewnętrzne, to znaczy to nie jest, tego nie dźwigniemy bez środków zewnętrznych, na które po prostu czekamy. Co do drogi Kamionka, no więc tu sytuacja jest taka, że odbyło się niedawno kolejne spotkanie z mieszkańcami w terenie. Zaproponowaliśmy wykonanie wodnicy, no bo tu kluczem do tego, żeby ta inwestycja nam ruszyła i tu też nie mówimy jakichś ridach, tylko chcemy w jakiś sposób z ludźmi się dogadać. Zaproponowaliśmy temat wykonania wodnicy, która by odprowadzała wodę z Kamionki w stronę rowu przy drodze powiatowej niedaleko ośrodku zdrowia. No i no jak to przy tego typu rozmowach, no trafiliśmy na pewien opór materii, no i z mieszkańcami na ten temat rozmawiamy, więc no to jest taka trochę sytuacja, że no ja rozumiem, no z jednej strony ktoś się złości, że nie ma drogi, mówi, że telewizja, że różne historie, no ale z drugiej strony, no gdzie mamy, co mamy zrobić z tą wodą, prawda? No musimy tutaj w jakiś sposób z mieszkańcami się dogadać, żeby nie rozwiązań siłowych, żeby nie realizować. Ja uważam, że nie jest to w tym przypadku konieczne. Więc no, temat jest procedowany. Tutaj, jeżeli chodzi o szczegóły, to odsyłam do referatu pani referatu ochrony środowiska rolnictwa, bo tam w tym momencie to jest wspólnie z mieszkańcami to jest procedowane jakiś tydzień, dwa tygodnie temu takie spotkanie w terenie kolejne miało miejsce z osobami zainteresowanymi. Co do szkoły w Kraczkowej, mówimy o elewacji, to tutaj byliśmy zmuszeni powtórzyć przetarg. Była taka sytuacja, że jedna firma złożyła ofertę, nie ukrywam, kwotowo fajna była, kwotowo fajna oferta, bo mieściła się w tym, co mieliśmy w budżecie zabezpieczone, ale niestety oferta nie spełniała wymogów formalnych, które ustawa o zamówieniach publicznych nakłada. No i zostaliśmy, siłą rzeczy, musieliśmy po prostu przetarg unieważnić. Wykonawca wie, dlaczego, liczymy na to, że ponownie tą ofertę złoży, ale już w sposób taki zgodny z wymogami formalnymi. Jeśli chodzi, i tu zakładamy, że do końca sierpnia zadanie będzie zrealizowane. Co do remontów zagumni południowych, no nie ukrywam, no mamy cały czas ten dylemat, no nie ruszamy z tym tematem, bo tam nie chodzi o załatanie kilku dziurek, tylko generalnie no ta droga nam się sypie na grandę i to jest jeden z argumentów, dla których tą drogę trzeba przebudować, znaczy to jej fatalny stan techniczny, tak, ją trzeba przebudować, ale jeżeli my mamy tą perspektywę cały czas szukania środków zewnętrznych, a wniosek będzie złożony do końca lipca, a rozstrzygnięcie może nastąpić, tak przynajmniej deklarują osoby odpowiedzialne za ten program, że rozstrzygnięcie powinno nastąpić gdzieś w okolicach września, może początek października, no to uważam, że no trzeba, ja wiem, że to jest dla mieszkańców uciążliwe i na pewno różne złości z tego powodu się pod moim adresem czy tu państwa radnych sypią, no ale no, wydatkować w takiej sytuacji kilkaset tysięcy złotych na remont, a to byłyby takie środki, bo jeżeli by to miał być remont taki naprawdę odczuwalny, czyli położenie jakiejś nakładki, czy wręcz naprawa przełomu w kilku miejscach, no to pójdziemy w setki tysięcy, prawda? No to no moim zdaniem no mija się to z celem, znaczy na tym etapie. Uważam, że jeszcze trzeba po prostu tą cierpliwość troszkę się po prostu uzbroić, jeżeli by się, no i tyle. Mieć nadzieję, że zrobimy to tak jak trzeba, czyli od początku do końca kompleksowo. Co do drogi powiatowej w kierunku Citroena, no to powiem tak, gmina Łańcut będzie budować oświetlenie na tym odcinku, który nie wchodzi w przebudowę, jakby nie do samego skrzyżowania, tak? To znaczy tam gdzieś te lampy się do pewnego momentu, w którym kończy się droga powiatowa, zaczyna droga, pas drogi krajowej, no to tam dalej pewnie nie będziemy sięgać, no bo to są inne przepisy i inne, no i inne wymogi, no a co do tego, że to skrzyżowanie jest niebezpieczne, no jest, no sam niedawno wracając z Rzeszowa, chyba w czerwcu albo w maju, no też widziałem kolejny wypadek, że no rzeczywiście, no problem tam jest, no ale tu kiedyś tu pan radny Skoczowski no na sesji obiecywał, że sprawę załatwi, no to załatwi pewnie, no wiadomo. Więc i rozwiąże ten problem. No to jeżeli są jakieś pytania jeszcze, no to dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan Jan Zuber, proszę. Szanowni państwo, mam tutaj dla wszystkich mieszkańców gminy i nie tylko informację, że dzisiaj właśnie w godzinach rannych zostało otwarte rondo
na drodze DK94 na wysokości drogi powiatowej w kierunku na Dębinę. Jest to bardzo duże ułatwienie i bardzo duża po prostu wygoda dla mieszkańców, chociaż miało to się stać w kwietniu, no ale dobrze, że w końcu jest. Następna sprawa to droga, którą mieszkańcy Głuchowa i nie tylko uczęszczali od wieków. Była to tak droga tak zwana przez spółdzielnię. Jest to droga przez Winną Górę na wysokości przystanku PKP. Kiedyś była to własność tylko spółdzielni, ale spółdzielnia sprzedała tam kilka działek i to jest własność kilku właścicieli, którzy tą drogę obecnie zamknęli i jest to bardzo duże utrudnienie dla wszystkich posiadających wyższe samochody, które nie mieszczą się pod wiadukt. No i chciałbym tutaj pana wójta prosić wszystkich radnych, ażeby nawet przyspieszyć pracę nad drogą, która właśnie ma być wykonywana wzdłuż toru kolejowego na wysokości przystanku PKP aż do Kosiny i ona właśnie miałaby przebiegać po tej właśnie prywatnej drodze, która obecnie jest zamknięta. Także proszę pamiętać też o tym, że tu jest takie utrudnienie, które nam będzie teraz przez te lata, kiedy ta droga nie zostanie jeszcze wykonana, będzie nam tu przeszkadzać jako mieszkańcom. Jeszcze jest jedna sprawa. Sprawa odprowadzenia wód przez rów R1, który biegnie aż spoza drogi DK94. On wychodzi tam na wysokości firm Bispolm i Golmep, gdzie ten rów był przystosowany do odprowadzenia wód z pól. Jedynie z pól, które tam po stronie południowej drogi DK94 leżały. Teraz zostało tam utwardzonych, licząc skromnie, pewnie 12 hektarów, łącznie z dachami, firma Golmep, firma Alstal. Droga DK94 została rozbudowana, dodatkowe pasy, dodatkowe drogi serwisowe zostały utwardzone, jeszcze dodatkowe metry kwadratowe utwardzonych powierzchni, które sprowadzają wodę do tego rowu R1. Podczas ostatniej ulewy, która była tam pewnie ponad 2 tygodnie temu, nie była to jakaś potężna ulewa, 8 minut deszczu, spadło chyba 2 litry na metr kwadratowy, może coś więcej. Woda po prostu z rowu R1 się wylała na pola, zalała ludziom pola. Rów jest tak usytuowany, że jak woda z niego się wyleje, to już z powrotem się tam nie wlewa. I mieszkańcy po prostu bardzo z tego powodu narzekają. Ponad rok temu było takie spotkanie wodnoprawne, wszystkich zainteresowanych, łącznie z przedstawicielami gminy. Ustalono, że firma Bispol szczególnie odprowadza najwięcej wody i firma Bispol zobowiązała się, że coś z tym zrobi. Już jest 1,5 roku temu, nic się nie dzieje. Ja zaproponowałem nawet wykonanie zbiornika retencyjnego, takiego, który by te wody zebrał, a jest miejsce i możliwość wykupu terenu. I chciałbym w tym miejscu prosić pana wójta, żeby nam, mieszkańcom Głuchowa, coś w tej sprawie pomógł. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Rejman-Dziok, proszę. Proszę państwa, ja chciałabym tylko tutaj odpowiedzieć na adwocem do pana wójta, który zadał pytanie odnośnie tego terenu właśnie przy żłobku, na pytanie też moje dotyczące tej zagrody. Teren żłobka jest oddzielony też terenem od drogi cmentarnej i ogrodzeniem, więc dzięki temu też działka podzielona jest na połowę. I ten teren, który jest wykorzystywany dla żłobka, oczywiście jak najbardziej będzie łąka, będzie polana, będzie dużo zieleni, ale pozostały ten teren właśnie można byłoby zagospodarować na te cele, o których właśnie wspomniałam, jak chociażby budowę tej zagrody. Może nie będzie taka piękna jak w Soninie czy w Kosinie, ale przynajmniej altana, która pomieściłaby ten sprzęt, czy która służyłaby tutaj spotkaniom właśnie, jeżeli chodzi o takie miejsce właśnie kultywowania tradycji, zwyczajów naszej wsi, z której korzystaliby nie tylko dzieci z przedszkola, ze szkoły, seniorzy, ale także mieszkańcy naszej wsi, zapraszani goście, ponieważ mamy też w pobliżu Muzeum Jana Pawła II, które jest bardzo często odwiedzane przez mieszkańców nie tylko gminy, ale też i poza terenem gminy przyjeżdża dużo osób. I też, proszę państwa, trzeba wskazać, że jest ta możliwość oddzielnej drogi cmentarnej, która właśnie nie jest połączona z drogą od drogi powiatowej, tylko to oddzielne tutaj miejsce wejścia. Więc warto to rozważyć i warto się nad tym też pochylić, zastanowić, ponieważ uważam, że takie miejsce jest bardzo tutaj naszym mieszkańcom potrzebne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Szacki, radny z Kościny, proszę.
Panie wójcie, zwrócili się do mnie mieszkańcy Puchałówki od drogi powiatowej, od kapliczki do drogi powiatowej przy Wersalu z prośbą o interwencję budowy chodnika, argumentując to tym, że jest to bardzo wąska droga, a jest, bo sam niejednokrotnie jeździłem. Mijanki na tej drodze polegają na zasadzie takiej, że pojazd przejeżdżający tą drogą tak naprawdę zatrzymuje się na czyjejś posesji, na wjeździe, aby móc minąć się. Jest to droga bardzo uczęszczana przez mieszkańców. Z racji tego też, że ta kolej aglomeracyjna dość ładnie funkcjonuje i jest i bardzo dużo mieszkańców korzysta z tej kolei. I mieszkańcy chodzący na spacery z dziećmi, wózkami mają problemy, boją się o swoje bezpieczeństwo na tym odcinku z racji tego, że jest tam bardzo, bardzo wąsko. Także prosiłbym w imieniu mieszkańców o poczynienie jakichś kroków budowy w przyszłości tego chodnika wzdłuż tej drogi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytania? To prosimy Pana Wójta o odpowiedzi. To znaczy zacznę może od ostatniej kwestii, ostatniej kwestii, czyli sprawy tej Puchałówki. Znaczy powiem tak, problem tej drogi polega na tym, że ona rzeczywiście nie dość, że wąska, płoty są blisko, więc pytanie jest takie, czy ta propozycja mieszkańców, czy inaczej, w ślad za tą propozycją byłaby gotowość na przykład przekazania gminie gruntów pod to zadanie, prawda? Ja tego cię nie wiem, pewnie pan radny też nie wie, pan sołtys może bliżej zna tę sprawę, bo temat nie jest świeży, ale może zacznijmy od tego, że jeżeli byłaby taka wola ze strony mieszkańców, bo ja uważam tak, znaczy tam w tym miejscu budowa chodnika byłaby zasadna, tylko jest problem zajętości terenu. I teraz kwestia jest taka, gdyby taka inicjatywa się pojawiła i gdyby na przykład mieszkańcy złożyli do nas formalnie taki wniosek na piśmie, ci użytkownicy drogi, że prosimy, czy wnioskujemy o budowę chodnika na tym odcinku, jednocześnie deklarujemy odstąpienie, przekazanie terenów pod budowę, prawda? No to temat jest jak najbardziej otwarty, wtedy możemy tam w teren pojechać, pokazać ludziom mniej więcej, jakie zajętości by chodziło. No mamy podstawę do dyskusji, tak? Więc taki komitet budowy, taka grupa inicjatywna niech się tam zrodzi. Tutaj panowie, państwo radni też jakby tutaj troszeczkę to może skoordynowali, no to byłoby wskazane, no tak żebyśmy po prostu mieli jakąś podstawę do działania i rozmów, bo uważam, że tam nie będzie łatwo właśnie ze względu na ten czynnik ludzki. No ale kto wie, no może się mile po prostu zaskoczymy, okaże się, że ludzie będą na tak. Aha, jeszcze jest kwestia taka, tak, no co do tego rowu R1, no to pan sołtys to rzeczywiście wspominał mi tuż po tych ulewnych deszczach o tym problemie i tam no rzeczywiście będzie, i przyznam tak, no nie miałem okazji jakby tematu ruszyć od czasu, kiedy to było mi zgłaszane parę dni temu, bo był natłok innych obowiązków, ale dzisiaj po sesji zobowiązuję się, że zaczniemy w tej sprawie coś tutaj działać i pewnie jakieś może i spotkanie tu w gronie zainteresowanych, także tych przedsiębiorców, będzie trzeba zrobić i coś na ten temat i do tych rozmów po prostu i do tych rozmów wrócić. Dziękuję. Pan Ireneusz Tarała. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, moim zdaniem trzeba by było najpierw sprawdzić granice działek tutaj mieszkańców i otworzyć granice drogi. Z tego względu, że kiedyś ta droga miała 6 metrów, a teraz no to pan wójt wie jaka, no 3,5 pewnie, a może mniej nawet. Także myślę, że nie wiem, no trzeba by to sprawdzić po prostu jak jest w mapach, prawda, i jak to tam wychodzi. Ale pewnie też trzeba będzie komuś tam wejść w działki. Jest nieuniknione. Wystarczy to na to. Dziękuję. Nie ma szans, żebyśmy nie weszli tam w prywatne tereny. To jest więcej niż pewne, bez sprawdzania granic, więc kwestia, no sygnał od strony mieszkańców, że chcą i deklarują gotowość. Nie jest to w żaden sposób wiążące. To, że mieszkańcy deklarują, to nie znaczy, że coś będzie na pewno im zabrane, ale jakaś gotowość współpracy i rozmów, taki sygnał powinien się pojawić. Dziękuję bardzo. Pan Jan Kiełb. Panie Przewodniczący, Panowie i Panie Radni, Panie Wójcie. Ja mam takie pytanie, czy
byłaby możliwość ze strony gminy przeprowadzenia rozmów z koleją, bo mieszkańcy, którzy dojeżdżają właśnie tą koleją aglomeracyjną, jak już tu było powiedziane, jest dość duże obłożenie. Ludzie przyjeżdżają samochodami na stację w Rogóżnie, ale niestety nie ma gdzie tych samochodów trzymać. Pod budynkiem stacyjnym jest zakaz parkowania. Dość często przyjeżdża służba ochrony kolei, kierowców przestawia, mandaty wlepia. Kierowcy wzdłuż drogi parkują, jest dość wąsko, niebezpiecznie, a obok rosną chaszcze. I czy można by było przeprowadzić taką rozmowę z koleją, gdyby te chaszcze usunąć? Jest miejsce i kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt miejsc parkingowych by tam było, gdzie kierowcy mogliby spokojnie te samochody swoje zostawić i skorzystać z usług bądź co bądź kolei. I miałbym taką prośbę, aby gmina w tym kierunku poczyniła jakieś kroki, bo wiem, że jest z koleją trudna rozmowa i myślę, że to by ułatwiło i rozwiązało wiele problemów i jakichś nerwowych sytuacji, które gdzieś tam się dzieją na stacji kolejowej. Drugie takie moje pytanie, jakiś czas temu, jeszcze to było przed pandemią, mówiłem o inwestorze, który chciał tam w Rogóżnie zainwestować w okolicach lotniska. Chciałem zapytać, na jakim to etapie jest, jak to się tam te rozmowy toczyły, czy toczą, jak sytuacja wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Pan Marcin Kisała, proszę. Ja chciałem zapytać o dwie daty. Pierwsze pytanie dotyczy rozpoczęcia prac przy drodze powiatowej Albigowa-Handzlówka. Czy znany już jest harmonogram, ewentualnie zakres, od czego zaczęte zostaną prace przy tej drodze? I druga data też o datę, czyli drugie pytanie też dotyczy daty. Dotyczy daty zakończenia inwestycji, czy właściwie remontu mostu na Kisałówce. Bo ciągnie się to już kilka miesięcy i powiem szczerze, jeszcze to nie jest ukończone tak, jak należy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o pytania. Dziękuję. Proszę o odpowiedź. Tak, jeśli chodzi o teren kolejowy w Rogóżnie, to tutaj pamiętam, może tak za słyszenia o tych naszych pracowników z Urzędu Gminy, bo kiedyś się tą sprawą troszkę interesowałem, wiem, że ileś tam lat temu, jak Urząd Marszałkowski przygotowywał się do tego projektu budowy kolei aglomeracyjnej w ramach tego dużego projektu kilka dworców na tej linii, powiedzmy, od Przeworska do Rzeszowa było przebudowywanych, była realna możliwość nawet współfinansowania tego parkingu, bo tam mówimy o budowie parkingu, była możliwość współfinansowania ze środków zewnętrznych. Ja nie znam do końca okoliczności, dla których wtedy gmina jakby odpuściła ten temat, aczkolwiek kto wie, może warto, tak patrząc z tej perspektywy, może warto było wtedy jednak w to wejść. Ale trudno, poszło to w taką stronę, że się nie poszło w stronę tego parkingu, a problem tam rzeczywiście jest, bo rzeczywiście ja tam miałem okazję nawet jak być ostatnio, zobaczyć te nowe oświetlenia, które tam były przodowane, i tam rzeczywiście miejsca jest mało, a samochodów całkiem sporo, pomimo tego, że to były godziny wieczorne, więc myślę, że jesteśmy otwarci na pewno na rozmowę z kolejami, bo kolej wychodzi dzisiaj z takiego założenia. My nie mamy nic przeciwko temu, żeby parking powstał, nawet jesteśmy gotowi nieodpłatnie przekazać grunty
gminie, powiedzmy, przekazać grunty, ale już pracę musi wykonać, powiedzmy, zainteresowany samorząd, no bo to przecież parking dla mieszkańców. No tak wychodzi dzisiaj kolej. No oczywiście to wcale też nie znaczy, że trzeba by było tam, jak mając nawet te tereny kolejowe, gdybyśmy je dostali nieodpłatnie, to nie znaczy, że trzeba budować tam nie wiadomo jaki parking, bo może wystarczy po prostu teren uporządkować, wyrównać, wysypać trochę kruszywa i problem by to pewnie... Domyślam się, że problem by to rozwiązało, tak? Więc pewnie do tego tematu wrócimy. Jakieś zapytanie od nas do kolei pójdzie, czy do tej komórki, która zajmuje się zarządzaniem mieniem, czy takie coś w ogóle wchodzi w grę i ten teren chcieliby nam przekazać. Co do tego inwestora, podmiotu, który byłby gotowy coś tam na terenie terenów inwestycyjnych w Rogóżnie wybudować, że to powiem tak, rzeczywiście przed pandemią ten pan, firma Stanley, tak, chyba tak się ta firma nazywała, on do nas zaglądał, potem jakoś temat odpuścił, nie dlatego, że ktoś z naszej strony, że sprawa jasna, jakoś zawiesił z nim rozmowę, czy nie podjął tematu, no po prostu pan może zweryfikował jakieś swoje plany, wiadomo, pandemia niejedno zmieniła funkcjonowanie innego przedsiębiorstwa, szczególnie z branży lotniczej, a z tej branży jest ten pan, więc może i dlatego on ten temat najzwyczajniej w świecie odpuścił, natomiast z naszej strony cały czas jest otwartość, jeżeli ktoś przyjdzie ze środkami finansowymi i pokaże nam pomysł na zainwestowanie tych pieniędzy, no to jak najbardziej jesteśmy otwarci, aczkolwiek tutaj zawsze podkreślamy, że tak naprawdę no musi to być osoba, która na dzień dobry będzie miała kilka milionów złotych na wykup gruntów, no bo przeliczyć powiedzmy to, co tam mamy, a są to tereny inwestycyjne, no to wchodzą w grę w takie pieniądze. No i druga sprawa, no oczekiwalibyśmy od takiego podmiotu, ktokolwiek by to nie był, jakiejś pewnej promesy, zapewnienia, to powinno być też w jakiś sposób umownie uregulowane, że na tym terenie coś realnie w jakiejś tam rozsądnej przyszłości wybuduje, tak, no bo nas jako gminy wydaje mi się nie interesuje to, żeby po prostu działki komuś sprzedać i raz zainkasować pieniądze, tylko żeby tam na trwałe pojawiło się coś, co będzie gminie sprzedawać dochody, no bo na dzień dzisiejszy, no to jest taka, te działki, no to jest taka, można powiedzieć, kura, która przynosi nam jaja, prawda, w postaci dzierżawy, więc no nie o to chodzi, żeby kurę zabić, z jaj zrezygnować i raz rosół, tak, tylko żebyśmy zawsze jakieś tam dochody z tego terenu w postaci chociażby podatku od nieruchomości czy PIT-u w przyszłości też mieli. Aha, jeszcze były pytania dotyczące handlówki. Co do rozpoczęcia prac albigowa handlówka, to tu mogę nie mieć aktualnych informacji, bo nie, przyznam, że już chwilę temu nie widziałem się z wykonawcą, więc proszę wziąć poprawkę na to, że mogę, że to już jest nieaktualne, co powiem, ale generalnie, gdy podpisywali w czerwcu umowę z Zarządem Dróg Powiatowych, no to zobowiązali się, że w tym roku zaczną się prace od mostu. Znaczy jakby to jest podstawowa kwestia. Kiedy do końca most będzie przebudowywany, czy właściwie budowany, to też zależy od tego, na kiedy będą mieli dograne wszystkie papiery z Wodami Polskimi. Chodnik to jest drugi etap. Wynika to z faktu, że muszą zrealizować procedurę ZRID-owską, a ta też chwilę potrwa, więc ja sądzę, że jesienią realnie prace powinny się gdzieś tam w terenie zacząć, no bo to jest tam taka sytuacja, że powiat część dofinansowania dostał na ten rok, no i pewien przerób robót po prostu musi być wykonany, więc myślę, że tam po wakacjach coś się zacznie faktycznie fizycznie dziać, bo formalnie to jest plac budowy w tym momencie, no ale ja wiem, że fizycznie no nie widzimy tych maszyn, tych robotników, no i tak ktoś może powiedzieć, że no to mieli robić, nie robią, prawda, pewnie takie dyskusje są. Co do mostu na Kisałówce, no to tak, no wykonawca pracę, nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam jakiejś daty zakończenia prac, czy zostało to w jakiś sposób tak skonkretyzowane, że to konkretne zadanie ma być w jakimś terminie wykonane, nie wiem, bo tam był jakiś pakiet pewnych działań, który miał wykonawca do zrobienia, to proszę ewentualnie tu pana Krzyśka Owsiaka może o to dopytać, wiemy tylko tyle, że no prace ruszyły, nakłady finansowe wykonawca poniósł, bo tam jakieś betony, różne rzeczy już poukładał, więc w jego interesie jest przecież, żeby to jak najszybciej zakończyć, no bo on w tym momencie własne pieniądze na to wyłożył, a faktury no nie zapłacimy, dopóki wszystkiego nie skończy, więc myślę, że nie trzeba go jakoś tam specjalnie poganiać, no bo sam wie, że im szybciej skończy, tym szybciej pieniądze po prostu od nas dostanie, a jest taka
raczej osoba, która raczej jest, no, którą nigdy nie mieliśmy problemów. Jak się już podejmuje jakieś roboty, no to akurat ten wykonawca zawsze kończył i robił to zawsze solidnie, no przynajmniej na tyle, ile ja zdążyłem go poznać. Dziękuję bardzo. Pan Jan Kiełb, proszę. Dziękuję, panie wójcie, za wyjaśnienia. Jeszcze tak jedna sprawa mi się przypomniała, jakby gmina zwracała się do zarządcy kolei, bo nie wiem, bo tam jest dość skomplikowana ta struktura w tej chwili kolei państwowych. Jest u nas taki przejazd kolejowy nowo wybudowany pod torami, tak zwany kanałek, u nas się to na to mówi, który, no, jakby to powiedzieć delikatnie, no, nie jest dobrą reklamą ani kolei, ani Rogóżna. Gdyby w tym piśmie również zawrzeć prośbę taką, aby te nie całkiem ładne graffiti kolej jakoś usunęła, zamalowała. Ja deklaruję, jeżeli by kolej dostarczyła farbę, to pracownicy interwencyjni by mogli te ściany pomalować. Może na jakiś czas byłby spokój, bo szczerze powiedziawszy, to taka trochę średnia reklama i kolei, i Rogóżna, jest różne tam hasła kibicowskie namalowane i tak dalej. Wygląda to okropnie, może by to w jakiś inny sposób kolej mogła zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Bernadeta Ruszel, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, ja jeszcze do jednej sprawy chciałabym wrócić, dlatego że ten temat był dosyć mocno tutaj podkreślany na sesji. Ostatniej, jak i na zebraniu wiejskim w Cierpiszu, sprawa połączeń autobusowych. Chodzi tutaj o to, czy jest jakaś szansa, że ten PKS od września będzie jeździł, czy coś pan wójt wie na ten temat, ewentualnie o dodatkowych kursach, które pozwolą na powrót z Rzeszowa, czy coś w tym temacie. Dziękuję. Proszę pana wójta o odpowiedź. Przyznam, że jeszcze z przewoźnikami nie rozmawialiśmy na ten temat, no ale daliśmy sobie ten czas, że na wakacjach do rozmów wrócimy. Szczególnie tutaj chodzi nam o firmę Wieśkobus, no bo wydaje nam się, że najbardziej prawdopodobne jest, że to właśnie ta firma po prostu tych połączeń będzie wykonywała więcej. No jakoś z tym partnerem nam się troszkę łatwiej rozmawia, bo PKS, no znamy warunki PKS-u, jakie on stawia na wstępie i nie wiem, czy to takie do końca dla nas jest akceptowalne. Dziękuję bardzo. Proszę o zadawanie pytań. Drodzy Państwo, od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handlówce do każdego z Państwa dotarło pismo. Ja może całego pisma zgodnie z naszymi ustaleniami nie będę czytał, ponieważ tak żeśmy tu kiedyś ustalali. Może przeczytam tylko tutaj najważniejsze sprawy, o które... Panie Przewodniczący, ale dostarczyliśmy to pismo, bo ono było w 21 egzemplarzach wszystkim Państwu radnym. Także każdy z Państwa radnych ma to pismo. Rozumiem, że Wysoka Rado, macie pismo i każdy przeczytał. To skoro tak, skoro Państwo życzycie sobie, żeby nie czytać, no to nie będę czytał. Proszę Pan Jan Kiełb. Panie Przewodniczący, Radni, no nie wiem, Panie Wójcie, bo tu w ostatnim zdaniu, owszem, myśmy się zapoznali z tym pismem od Rady Rodziców. W ostatnim zdaniu tutaj rodzice się zwracamy się z prośbą o odczytanie naszego pisma na najbliższej sesji Rady Gminy. Nie wiem, wprawdzie no, myśmy ustalenia takie mieli, że takich rzeczy, znaczy takich rzeczy, tego typu pism nie będzie czytać, no ale no, mimo wszystko wydaje mi się, no, są to mieszkańcy gminy. Być może ze względów pandemicznych ich tu nie ma, może z innych względów, nie wiem,
No ale wydaje mi się, że jeżeli oni się zwracają z taką prośbą, to chyba należałoby chyba to pismo przeczytać. To jest moje zdanie. Jeżeli ktoś ma inne, no to proszę wyprowadzić mnie z błędu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię odnośnie tego pisma. Czy państwo przeczytali, czy proszę o kolejne opinie. Szanowni proszę państwo, pani Katarzyna Bujak. Myślę, że jak żeśmy wspólnie ustalili, żeby to nie było czytane, to nie widzę potrzeby, żeby czytać, tylko może pan przewodniczący niech powie, o co chodzi w tym piśmie, króciutko i temat zamknięty. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Więc może streszczę pismo. Pismo jest od Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Hanzlówce. Generalnie chodzi o to, że rodzice nie zgadzają się, aby przenieść przedszkole z obecnej lokalizacji do szkoły, czyli chcą, aby pozostało przedszkole w takim troszkę bardziej odosobnionym miejscu, gdzie ma własny budynek, a szkoła, żeby była swoim tokiem pracowała. I może no to, jak mam tak krótko, to może takie główne paragrafy, jeden może paragraf lub dwa. Zakończenie. Pamiętamy również, że czekaliśmy 20 lat na obiecaną salę gimnastyczną. Dziś, gdy warunki edukacji w naszej szkole w końcu są na akceptowalnym poziomie, mamy wrażenie, że próbuje się to zniszczyć. Nie możemy pozwolić na to, aby kosztem bezpieczeństwa i edukacji naszych dzieci przeprowadzono oszczędności w gminie. Szkoła to nie przedsiębiorstwo, które dla gminy ma przynosić dochód czy oszczędności. Nasze dzieci mają takie same prawo do bezpiecznej nauki i rozwoju jak inne dzieci w gminie Łańcut, korzystające z pięknie wyremontowanych czy nowo wybudowanych szkół i przedszkoli. Jako rodzice oczekujemy konkretnych działań budowlano-remontowych, tak w budynku przedszkola, jak i w budynkach szkoły podstawowej, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, funkcjonalności oraz progresu procesów edukacyjnych w zespole szkolno-przedszkolnym w Hanzlówce. Zwracamy się z prośbą o odczytanie naszego pisma na najbliższej sesji Rady Gminy Łańcut. Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Hanzlówce, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Hanzlówce. To ja może pan krótko, wójt, tak, znaczy, proszę dokładnie to, o czym w tym piśmie, że tak powiem, to, co w tym piśmie jest sygnalizowane, czyli potrzeba remontowania, doposażania i tak dalej, inwestowania, jest to realizowane. No właśnie, no właśnie na dzisiejszej sesji zabezpieczyliśmy środki na remont, znaczy na dzisiejszej sesji rozmawialiśmy o remontach świetlicy, więc starą salę gimnastyczną adoptujemy na potrzeby nowej świetlicy. Wprowadziliśmy dzisiaj do budżetu 140 tysięcy złotych na doposażenie szkoły w Hanzlówce, szkoły w Hanzlówce i w Cierpiszu, z czego tam mniej więcej chyba tam po połowie będzie na, połowa z tego będzie na Hanzlówkę, więc całkiem sporo pomocy dydaktycznych się z tego tytułu kupi. Kolejna kwestia, modernizujemy w szkole kompleksowo oświetlenie, wymiana opraw oświetleniowych, LEDy, więc te rzeczy będą realizowane. Ponadto jesteśmy na etapie, w zasadzie mamy już zaprojektowane, no, mam nadzieję, że przy okazji przebudowy drogi uda się to zrobić. Chcemy wykonać, poprawić wjazd do szkoły i też zbudować, wybudować parking nieopodal boiska wielofunkcyjnego, więc jak najbardziej pomysły, potrzeby dostrzegamy, pomysły na realizację mamy, natomiast oczywiście jest pewna kwestia funkcjonowania, czy szkoła powinna funkcjonować, zespół szkolno-przedszkolny w Hanzlówce powinien funkcjonować w jednym czy w dwóch budynkach. No generalnie rodzice czy opinia społeczna uważa, że powinien budynek zostać na górze, dlatego żadne działania w tym momencie nie są prowadzone. Koncentrujemy się na pracach remontowych w jednym i w drugim budynku. W budynku przy przedszkolu też pewne drobne prace remontowe mogą być wykonane. A drobne, dlaczego drobne? Ponieważ no, budynek ma taką strukturę, że gdybyśmy wchodzili w działanie wymagające
dotyczące pozwolenia budowlanego, no to tam oczywiście, no to sanepid by tego nie odebrał, bo ten budynek po prostu nie spełnia wymogów na przedszkole, więc co najwyżej możemy mówić o remontach. No i też rzecz, która jest dość istotna z punktu widzenia przedszkola, to przebudowa, czy właśnie remont, a w przyszłości przebudowa drogi od przedszkola do Gościńczyka, to niewątpliwie poprawi układ komunikacyjny, dostępność komunikacyjną też starego przedszkola. No stąd wydaje mi się to pismo taki powiedzmy apel, petycja, no ale no w zasadzie no jakby wychodząca proszenie o coś, co w zasadzie jest w tym momencie realizowane. No i to w zasadzie no tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Dziękuję. W zasadzie w piśmie jest również tam przedstawione różne okoliczności, w jakich to doszło, że jednak nie będzie to przeniesione przedszkole, więc tu rodzice jakby na 5 czy 6 stronach całą historię tu piszą. Czy ktoś z Państwa jeszcze w tej sprawie chciałby coś dodać, zadać pytanie? Dziękuję. Wysoka Rado, zamykam obrady 28. sesji Rady Gminy Łańcut. Dziękuję wszystkim za obecność.